Dzień dobry. Witam na live'ie, na którym będę usuwał mapę. witam w niedzielę wszystkich. Kaper, Cygi, Pablo, Linux, Matik, Kubiak, Mirosław Baka, Mateusz, W201, Matlix, Marcel Cholewa, Jack Daniels, Marek Proziewicz, Kamil Lech, Piotrek K, Darejws, Tracker, 1425, Maciej Kaz, Adrian Gaming. Witam wszystkich bardzo ciepło, bardzo serdecznie na streamie, na którym naciskam Shift oraz Delete na folderze Wysokie Brodno FS19. Co się porobiło? Tego nie wiedzą nawet najstarsi mapmakerzy, tak naprawdę. Tak nie mów, 12 godzin live jak najbardziej za, ale bez kasowania Wysokiego Brodna. To znaczy tak... Jestem o krok od szaleństwa, po pierwsze druty, które już koryguję piąty dzień i dobra, druty drutami, wiadomo co jest zwalone, co trzeba naprawić, jak wiadomo co trzeba, to jeszcze spoko. Gorzej kiedy coś się zwaliło, bo tak i nie wiadomo why, i tell me why, także super elektromagnetyczne, cichy wróg. Fake, kłamiesz, tak, kłamie, oczywiście mapy nie skasuję. Ewentualnie skasuję wszystkie gospodarstwa, na których są błędy i nie będzie gospodarstw ani błędów. Będą puste place do budowy. No, tak to się robi. Dobra. Aczkolwiek jak patrzę na te słupy, to też mi się robi. Tylko, że niedobrze. Moment. Skopiujemy sobie to. Druty po prostu się wydłużyły dwukrotnie. Razy dwa, więc wystarczy tą kwotę, że tak powiem, podzielić na dwa i wychodzi... kwota właściwa, o, tak jak teraz na przykład. Więc to idzie mozolnie, idzie troszeczkę denerwująco, ale idzie. Ewentualnie coś gdzieś poprawić, skorygować, ale to co się dzieje na gospodarstwie małym, to jest po prostu amba Fatima. O tyle dobrze, że na gospodarstwie głównym wszystko działa. Co się znowu zwaliło? Obiekty są, ale ich nie ma, to znaczy są, ale... są, ale ich nie ma, jak się je sprzeda, to ich nie ma, a jak się je kupi, to już są i wtedy działają, ale nie na tym rzecz polega, żeby tak to robić. Także nie mam pojęcia, co tutaj się stanęło tak naprawdę. Dam radę. Powiem wam, że gdyby nie tutaj ekipa wspomagająca, to byłoby krucho. Byłoby krucho z mapką. Normalnymi maszynami. Na PGR i normalnymi maszynami. To jest taka mapa, myślę, że będziesz chciał zrobić PGR, nie ma sprawy, rób. Masz na to nawet miejsce. Jak chcesz zbudować od podstaw PGR, masz gotową farmę, która może robić za nowoczesny PGR. Co chcesz, to masz. Dobra, proszę bardzo. Co? O, powodzenia. Żeby cię tam nie zjedli, tylko bossowie i inni. A na PS4. A tak to jest z tymi konsolami. To znaczy z konsolami jest wszystko ok, z konsolowcami też jest wszystko ok, tylko jest bardzo nie ok z farmingiem pod tym kątem i modyfikacjami. Moje gospo duże nie wali błędów, nie. Na moim gospie dużym ewentualnie można coś dopieścić tylko i tyle. Znaczy błędy walą obiekty zwierzęce, jakiekolwiek. Nie wiem, czy coś się pozmieniało po jakiejś aktualizacji w strukturach, no ale coś tam się nie zgadza i są problemy. Na tej samej zasadzie dodawałem obiekty na moje duże gospo i działało wszystko wtedy, dokładnie na tej samej zasadzie. A teraz... teraz nie. Teraz coś jest tutaj pokrochmalone.
Mapkę na FS17? Nie, nie zrobię. Oglądasz, nawet nie masz FS-a, no widzisz. Dla pracowników zewnętrznych, obóz pracy mówisz, tak? Od nowa całkiem zbuduj nową małą gospę. Nie, Marce, to nie o to chodzi. To wiesz, jakby to było takie proste, to już dawno bym to zrobił nawet i 5 razy, bo zbudować małe gospę, to mi to zajęło 1,5 godziny roboty. Teraz chcę po prostu na tę małą gospę zrobić owce i konie i problem jest taki, że te obiekty nie chcą działać. Znaczy działają, jak się je sprzeda i kupi jeszcze raz. Okej, okay, Jacek, spoko. Problem ze zrobieniem działających skupów, bo ja niestety nie potrafię ich zrobić. Nie, akurat jeśli chodzi o skupy, to jest proste. Nie ma w tym problemu żadnego. A czy już jest jeden plac podbudowy małego gospa? Nie, ja chcę, żeby było małe gospo. Chcę, żeby było małe gospo, bo przed premierową seryjkę krótką, już taką tuż przed wydaniem mapy, chciałbym albo seryjkę, albo po prostu live'y sobie popykać właśnie na to moją gospo. Chociażby dlatego. Także tak. Michu 10, siemanko, witam cię. Wszystkich naraz, Michu, wszystkich naraz, ja tak robię. Tylko obiekty od Giants na małym gospo. One są takie brzydkie. Siema, Mateo. A no idzie ostatnio bardzo z ogromnymi przeszkodami. Jak nie jedno, to drugie się wali, chrzani i ogólnie jest śmiesznie. No czekam jeszcze na to, co Jankus wyczaruje. Może uda mu się problem rozwiązać i po prostu w tym momencie to mu, nie wiem, chyba kurde 5 krat browarów wyślę do Brodnicy. Jak mi to ogarnie. Siema Wałęsa, siema Nestor. Teoretycznie powinno zająć dużo czasu, bo jest oczywiste to, co powoduje błąd. Problem jest w tym, że nawet jak się to rozwiąże, to błąd występuje dalej, chociaż nie ma racji bytu. Czy lubię ETS-a? Oczywiście, że lubię ETS-a. Lubię ETS-a i nawet w niego gram. Od czasu do czasu. Tylko, że na tyle rzadko, że ciągle jestem w tyle z modyfikacjami i tak dalej. ATS to samo. W ATS-ie to w ogóle ja jeszcze nawet chyba ani jednego kilometra nie zrobiłem na Idaho. Na Utah chyba ani jednego kilometra nie zrobiłem. Więc takie to rzeczy. No i tak te druty można naprawiać. Szybko idzie, sprawnie. Połowa już mapy, jeśli chodzi o słupy, jest już ogarnięta, naprawiona. Także spoczko. Spoczko w oczko. O. I cyk, i kolejne gotowe. Jeszcze z tej strony tylko. Oj, tak musi być. Bartek, dziękuję za subika. Adrian Gaming, to mój kanał nie jest polityczny, więc na to pytanie odpowiadać nie chcę. Wystarczy, że mnie tutaj mapa moja irytuje, po co mam się irytować na tematy polityczne? Co sądzisz o PiS? Fajne pytanie, nie? Ktoś chciał zagaić rozmowę po prostu. No. Przepraszam, jeśli wczoraj zachęcając innych do wsparcia swojego kanału zrobiłem coś złego. Wiem, że wszystkich widzów traktujesz jednakowo i wszyscy są na ciebie ważni. Nie, no spokojnie, przepraszaj, no. Tylko wiesz, różni ludzie mogą pewne rzeczy odebrać, jak im piszesz, a ty jeszcze nie jesteś na zielono. A więc to tylko o to chodziło po prostu. A tak poza tym to gitara jest. Gitara siema, spokojnie. A tak to wszystkie słupy już postawione? Postawione nie, jeszcze są tam do dostawienia gdzieniegdzie, ale to tam akurat stawianie słupów to jest najmniejszy problem. Chociaż właściwie teoretycznie już większość jest postawiona. No te miejsca, gdzie ich nie ma, to ich... O kurde. Zaraz. Oj, źle. Te miejsca, gdzie ich nie ma, to właściwie ich nie musi być. Też nie chodzi o to, żeby przy każdej drodze był słup. Nie musi tak być przecież. O, nie, czy to nie będzie za długie? Jest za długie, dobra.
Bez politycznej burzy, proszę, nie prowadzi kanału politycznego i takich treści tu nie znajdziesz. Dokładnie tak, jak pisze Pablo. Siema Kamil, cześć. Siema Werius. Siema, siema. Jak tam rosołek zjedzony? Schabowy, czy tam rolada opędzlowane? Czy co tam? Co tam dzisiaj mieliście w ogóle? Ja mam jeszcze swój kawałeczek lasagne. Ale coś czuję, że mi Iwonka go zje. Nie. Nie. Zjadłeś mój i mój też wczoraj. No, no to co masz pretensje? No. Najwyżej mi zjesz, no. Nie. Nie. Żryjse. Żryjse, dzięki. A co to jestem, jakieś dzikęcie? Dzikęcie, tak. Dzikęta. Jak się nazywają małe dziki? Dzikęta. O, o, o. I gitara, pięknie. Rosołek i gulasz. Zacierz WOT w listopadzie będzie. Prawdopodobnie. Prawdopodobnie. Chyba, że się jeszcze jakieś luła wysypie i będzie... Siema kafo. I będzie śmiesznie. Dobra, tutaj coś się odstawiło niby. Co tutaj jest? Co to jest? Co to ma być? Aha, to ma być do tego. Dobra, ile to jest na pół? 728. O, pięknie. Dobrze, że to się wszystko z tymi drutami, one po prostu się pomnożyły razy dwa. Skala, długość. To przynajmniej jakimś sposobem można do tego dojść mniej więcej. Przynajmniej mniej więcej. I wszystko się będzie zgadzać. Tym bardziej jak słup stoi tak jak ten pod kątem. No właśnie. Ale git, przynajmniej większość. Tak, matematyk, nie? Odpalił kalkulator i kurde mundry. Mundry chłop. Siema MRCH Śląsk. A spoko, spoko. Siemanko Kamil. Cześć, cześć. Mielone zapiekane z serem w sosie pomidorowym, z surówką i ziemniakami, tylko muszę znaleźć czas, by je przygotować. No to co ty tu jeszcze robisz? Zabieraj nas wszystkich do kuchni i dajesz, i poczęstujesz od razu wszystkie czaty, mnie. A co? Zapiekane mielone w sosie pomidorowym z serem? Panie. Rarytasy, normalnie, rarytasy. O, pięknie jest. Pałki z kurczaka, też spoko, nie? Chociaż mi kurczak ogólnie się przejadł. Znudził. Na sezonie grillowym w sumie. Chociaż nie, na sezonie grillowym to skrzydełka jedliśmy, ale... Ja jadłem. No, ty jadłeś, ja też trochę jadłem. Potem krzyczałaś, że pytałaś się mnie, czy będę jadł, ja mówiłem, że nie, a potem jadłem i było za mało. Tak. No. O, pięknie. Siema Zamsus. Placek po cygańsku. Stworzenie mapki najlepszego twórców do map DFS-19. Spoko. No, ale wiesz, jeść też coś musisz, także tu ci zostanie zapis, albo nawet jeszcze trwający live zdążysz ugotować. Czy tam upiec? Dobra, to te słupy są naprawione. Baja bongo, control S. Cześć Filip. Weź palnik, pszczoła będzie dobre. Skurczak rzadko, bo mało tłuszczu, ale tak czasami to pycha. Okej. Okay. Tylko na chwilę i zaraz wracam do czytania. Czytaj, czytaj, Fifi, jak cię książka wciągnęła. Co tam u ciebie, morda? A w porządku, w porządku. Error Lua, jak w nazwie live'a. Error Lua, wyskakuje komunikat, proszę usunąć mapę. No. I tak właśnie się walczę sam z sobą, czy usuwać, czy nie. Czego wymagasz w FS21? Wiesz co? Nie wiem, czego wymagam. Zrobimy tak. Jak wydadzą Alpy i zapowiedzą FSA21, czy tam jakkolwiek on się będzie zwał i coś tam powiedzą, co w nim będzie,
To wtedy ewentualnie się zastanowię, co by mogło być, ale już. Jeśli chodzi o FS-a, to już dawno sobie odpuściłem wszelkie życzenia pobożne i tak dalej, i mniej pobożne. Dobra, teraz znowu trudna matematyka. 744, czyli 7,445. Tak? Nie! 0,7445. Bardzo trudna matematyka, jak widać, bardzo trudna. Dobra, żeby było szybciej, to te sobie usunę. Tego po prostu skopiuję. Ta, zawsze standard musi być. Nie powiem, że chciałbym, żeby przynajmniej Kotogato dali na przykład płodozmian. Nawet gdyby nie było sezonów domyślnie w Farmingu 21, to chociaż żeby ten płodozmian dali. Żeby to wyciągnęli z sezonów po prostu i to nam dali jako ciekawostkę. Myślę, że raczej większość graczy by to pasowało. Oczywiście z opcją wyłączenia tego dla wszelakich kaskaderów i progres monsterów pod tytułem chce się dorobić na jednym ładunku soi. Moment, tutaj jest coś krzywo. Jest trochę krzywo, to nie ma iść do tego, tylko do tego obok. Luciusz, siemanko Luciusz. Tester symulacji, dobry. Pablo, to już ktoś zaczął. Ktoś już zaczął tworzyć FSA od podstaw, nazywa się ta gra Cattle & Crops. Kotlet i Klops, tak zwany. Ostatnio nawet im to idzie, więc... Więc Słysza, pozostaje czekać. Dwa. Ej, spokojniej, wątpię. Patrz, no. Aha. Oj. Crash gry. No zajebiście, podczas betany. Spokoj, Wonko, zbieram na kartę graficzną, dam ci moją. Jak Cattle & Crops, a propos właśnie Nestor pyta, co? No spoko, dajcie mi to skończyć tą mapę jeszcze faktycznie w tym listopadzie, to zacznę wszystko ogarniać. Ojejku, tutaj coś nie dociąga, napięcie nie dochodzi. To zacznę ogarniać sobie. Fajnie. Cieszę się, że nie musiałeś kompa resetować całego, bo to tak wyglądało. Ta gra się teraz będzie ładować 5 dni. Taki na przykład Bartas. No dokładnie, według mnie rzepak jest bardziej opłacalny niż soja. Jest rzepak. Rzepak jest na pierwszym miejscu, soja jest na drugim miejscu. Na trzecim miejscu jest pszenica, z tego co kojarzę. Oczywiście, słuchajcie, nie licząc jakichś upraw dodatkowych, nie? Które teraz są bardzo modne w mapach. Aha. Wyjdź. No, naciśnij Ctrl Alt Delete. Daj. Tak mało tego. A tu slancze. No nie ma. Teraz, to teraz jeszcze raz wejdź, może już się ogarnie. Clickbaitowa, ale opisuje tego live'a. No nie, jest clickbaitowy tytuł, który sugeruje, że zastanawiam się nad usunięciem mapy i powiedzeniem chłopakom, dobra, Wójcio, Bartas, Jacek, szukamy mapki, żeby startować z kampanią. No wiecie, tak to jest, im dłużej się siedzi nad mapą, im więcej się czasu spędza na mapce, nad tworzeniem, tym potem coraz większe problemy powodują coraz większe zniechęcenie. A jakby nie patrzeć, 8 miesiąc robię tę mapę. Także... Dobra, tyle będzie git. Tu już powinno być prosto wszystko. Tak, tu już jest wszędzie to samo. No i to mi się podoba, jak jest wszędzie to samo. To naprawianie idzie spoko. Mniej więcej jaka jest wydajność plonów? Trudno powiedzieć. Hello, padako. Hello.
Hello, witam, witam. No, pewnie mnie wywaliło już ze wszystkiego. No nawet się może być tak, że wiesz, jest ciężko im i nie będą czekać, to sobie znajdą kogoś nowego, nie? Chyba, że jakimś cudem nie zauważyli, że cię nie ma. W stosunku do hektarów? No nie, ładuje mi się na instancję. Chyba za dużo sypie wszystko, jakbyś tak... Jest modyfikacja na realne masy i tak dalej, to tam masz wtedy faktycznie zbliżone ten plony do reala. Aczkolwiek na realia farminga to jest troszeczkę za mało i wtedy gra się staje strasznie mozolna, także... Także wiesz, dobra, dawać mi kolejnego druta. Tego już mam, dobra, ten. No i tak to ja mogę naprawiać. Idzie wszystko ładnie po kolei, jest dobrze. O, tutaj widzę, że już... Dochodzimy do miejsca, gdzie już coś naprawiałem. Przynajmniej jeden problem będzie z głowy za chwilę. Przynajmniej za jakiś czas. Tak, moja MRCH Śląsk, mapa jest czterokrotnie większa, co? Sorry, I had crashed the game. I was sorry, my game is crashed. No. Tak? No, crashed. Head, tak, dokładnie. Smacznego, Bartek. Co Bartek tam je? A, obiad będzie miał. No to smacznego, smacznego. Dobry wieczór, chciałem powiedzieć. Siema, siema, Mariusz, na pora. Batat, może zrobić save, co by nie stracić postępu. No, robię save. Na tym tutaj nie stracę postępu, ale dobra. Wujaszkowi robię rajda codziennie, także już mu wystarczy na razie. Nie mam dzisiaj humoru na rajd. Mapka nie wyjdzie? Mapka, no nie wyjdzie. Podejrzewam, że wyleci albo wybiegnie. Siema, fan zajebistego teamu BSJ. Pozdro, pozdro. Wszystko w porządku, poza mapą. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Jak na powczorajszym live'ie nogi bolą. Cześć Mateusz, cześć, witam cię. Dobra, jest git. Bez kitu, tak teraz ten, zastanawiam się, ile by się zapisywała taka mapa 64X. Skoro dwukrotnie większa się zapisuje tyle. Oj, tutaj będzie za dużo, widzę. Moment, trzeba to podzielić przez dwa. Podzielić przez dwa. 997. Super. Ekstra. Fajny numer. Wszystko git? Dobra. Ej, zaraz, tu trzeciego tego brakuje. Trzeciego kabla. Cyk. Elegancko. Nie wolę, o czwartej padłem spać, a miks leciał do szóstej. Przez rajda na twój kanał, Szymon, mam czerwonego dolara za wczoraj. Bo jakaś piosenka, do której nie masz licencji, puszczałeś i niestety. To wytnij ten moment. Wytnij. Zanim YouTube mi to przetworzy, a ten live trwał 4 godziny, to już i tak ludzie, każdy już obejrzy ten zapis. O! Tutaj dobra, tutaj już widzę, jest ogarnięte w miarę. Tu słupów nie ma wcale. Czyli tu jeszcze będą. Dobra, tutaj co jest? Dobra, spoko. Co ty przedstawiłeś, transformy ze słupów i w magiczny sposób wszystko się zmieniło? Nie, zrobiłem freeze transformations na modelu przewód. No, bo chciałem w jednym miejscu tylko zrobić freeze transformations, ale wyszło tak, że się zastosowało, no bo tak się dzieje, zastosowało się na wszystkich, na każdym jednym przewodzie, a że te wszystkie przewody to jest jeden model zduplikowany. To jest coś z grą, to będzie jakiś błąd gry. Ja już w to nie gram dzisiaj. No oni drugi raz 9-6. No tak, no. Zapewne nie. Oj, tutaj widzę, że jest dłuższy. Fifi. Fifi. Niego popołudnia życzę. 48 zł.
Miłego popołudnia życzę, aby każdy inny był tak samo leniwy jak moja dzisiejsza niedziela. A dzięki, dzięki. Dziękuję bardzo, Donajcika. Również życzę miłej niedzieli wszystkim oraz tobie, Fifi, Żółwik. Dziękuję bardzo. No, ten numer to kłopoty. Użytkownika Gasek? Kojarzę, Gasek wrzuca ten... Poradniki od gigantów publikował na swoim kanale. Z tego, co dobrze pamiętam. A, widzę, że trzeciego tutaj nie ma wcale. Dobra, trzeciego nie ma. Szczerbaty taki będzie ten słup. Dobra, czyli tu trzeba jednak wydłużyć. Jeden. O, proszę, jedyneczka, jedyneczka. Jak to było? Jedyneczka, jedyneczka. Smaczna jak malinowy krem. Coś takiego, nie? No TVP kiedyś taka była piosenka. Ja mam RTX-a 2060. Jak mam naprawić tą grę teraz? To znaczy co naprawić? No powiedziałeś, że to coś z grą jest, że się... No to wiesz, żeby oni muszą jakiegoś patcha zrobić. No jak ty masz to naprawić? Nie, że z grą z twojego powodu, czy... Tylko z ich powodu, no. Bo ci się w tym samym miejscu robi crash. No a niestety ta gra nie ma loga, żeby sprawdzić co i jak, więc... Mark Śląsk. O. 10 zł. Mark Śląsk. Dzięki za fajnie rajda, uśmiechnięta Szymon. Buźka. Spoko, dzięki, dzięki za donajcika. Żółwik serdeczny. Silver Farm, siemanko, cześć. Masz taki pierdzielnik w tych kablach jak wiesiu paleta w rozliczeniu. Pozdrowionka dla pani Iwonki. Znaczy masz, kupujesz muzykę z prawem, ale nie do odtwarzania na YouTubie, podejrzewam, tylko do grania na imprezach, a to YouTube ma swoje osobne te, wiesz? Także to się jakby na YouTubie, że tak powiem, nie liczy. O, dobra, tu jest git. Tu jest git. Chwila, monitor się chce wyłączyć za 5 minut, nie? Dobra, tutaj idą słupy, tu jest dobrze. O, jak mi miło widzieć, że tutaj już jest coś naprawione. Już coraz mniej tych słupów do naprawy. Tu już też jest git. Dobra, tu wszędzie jest git praktycznie. Dobra, tutaj słupy nie muszą iść przy drodze, bo idą na polach. No, no tak to jest właśnie. Ale nie ma tragedii, już jest troszeczkę lepiej. Tylko to lua, tylko to zasrane lua na tych obiektach. Znaczy te indeksy jakieś tam, nie? Te indeksy robią te błędy, kurde. Dobra. Tu już jest fajnie, tu już nie muszę lecieć chyba. Dobra, zobaczymy, czy gdzieś tam tą stronę jest wszystko naprawione. Ślicznie. Dobra, a tutaj, o, tutaj chyba. Nie, tutaj też już jest naprawione. Super, dobrze mi to widzieć. Chociaż troszeczkę pozytywnych informacji. Ile ich zostało? Chyba już niewiele, ale łatwo jest to przeoczyć, bo siatka tej linii energetycznej na mapie jest troszeczkę jak spaghetti, tak porozrzucane. Stawić model pogotowia energetycznego i drabiny w trakcie naprawy. No, najlepiej to by było, wiecie co, zrobić płaską totalnie jak stół mapę i w tym momencie słupy sobie kopiować jak przęsła płota. Ctrl C, Ctrl V. Tylko tam, gdzie są pola, troszeczkę zrobić jakieś wybrzuszenia terenu. A tak to wszystko na jednym poziomie. Co jest? Aha, Jezus, myślałem, że to jest on lag. Aha, to jest własny lag, jakby... Wszyscy może to mają. A, ich wszystkich wywaliło. Prawdopodobnie on tak. On napisał, we all was kicked. Aha. No, no to widzisz, Iwonko, po prostu Bethesda spierdzieliła sprawę i tyle. Bethesda lubi to robić, także wiesz. Coraz bliżej końca, tak. Jeden bez podłączenia. Siemanko, Pisiorek, Kotmietek, witam, witam.
Dobra, lecimy dalej. Sprawdzać, obczajać. Tak, no. Tutaj dobrze mi to widzieć. Dobra, tutaj pewnie jeszcze, nie? Zaraz zobaczymy. Chociaż kojarzę, że na tych też już działałem. Tak, tu jest też już naprawione. Okej. A jak tu? Tu też. Tutaj też. Siemat Israeli. A, daj pan spokój, panie. Się mapa nadaje do śmietnika, naprawdę. Z tymi, kurde, gównianymi rzeczami. Przez 6 miesięcy robienia mapy ani razu mi się nie wywalił żaden błąd. Teraz dopiero, kurwa. Co? A. Przynajmniej wiesz, wszystkim się to dzieje. Nie pociesza mnie myśl, że inni mają grę tak spierdoloną jak ja. No to idźcie na innego weta. Pogadaj tam z nie, nimi. Nie, bo Manny napisał, że on chce obejrzeć film na YouTubie o baby kameleonach, jak zmieniają kolor. Aha. What? Co? No przeczytaj sobie. Aha. Okej. Okay. A ty coś działasz muzycznie? Na razie nic nie działam. Właściwie to się powyprzedawałem ze sprzętu, mam tylko gitarę i mikrofon. Filip się dziś pokaże publicznie na live, czy odsypia po nocnych szaleństwach? A Filip to jest Filip, on żyje własnym życiem. Dobra, z tego co widzę, to mam tutaj ponaprawiane dużą jebutną większość. Ale już tam widzę, jakiś kabel w niebo idzie, więc... Dobra, dochodzimy do miejsca, gdzie nie było naprawiane. O. O, tu jest jakaś fuszera. Fifi, 10 zł. Sharpie, mam takiego plana, specjalnie dla Jacka Danielsa, uśmiechnięta Jacka twarz Danielsa. Z rogami, wrzuć na kilku polach i na miedzach duże stosy kamieni nieusuwalnych w edytorze. Zapłata? Ile chcesz? 100 zł 300? Czy może więcej? Uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami i roześmianymi oczami, twarz wystawiająca język. Wiesz co, Fifi, to jest do zrobienia, nieusuwalne w edytorze. To znaczy, nie da się dać obiektu, który kompletnie nie będzie usuwalny w żaden sposób. Ja mogę zrobić, wiesz, kamienie placeable, umieścić je, żeby się nie dało ich sprzedać ani kupić na polu. I wtedy nie będzie widać w edytorze, no ale będzie to można usunąć w linijkach, nie? A no streamuję, no bo co tu robić, jak panie zimno za oknem, masakra, w ogóle jedna wielka tragedia. Fifi, i dzięki za donajcika, żółwik. Jeszcze się nie łączy. Dobra, to, że przechodzi tu przez słup, proszę to zignorować, naprawdę. Myślę, że mapa ma dużo ważniejsze problemy na głowie niż to, że tutaj... tu powiedzmy, że jest taka dziura, gdzie ten przewód idzie na wymiar idealnie pod tą dziurę, także no... Siema Łuki. Ja się na to nie godzę, to jest znęcanie się nad zwierzętami. Siemka Czarny 123. Umieszczanie tych nieusuwalnych głazów na polach, żeby przeszkadzały. Tak, to przeszkadza dzikom z pewnością w wyjadaniu plonów. Dobra, tutaj. Dzikęta, właśnie. Małe dziki to dzikęta, pamiętajcie. Małe dzikęta muszą jeść, więc... To trzeba zrobić nie tak, tak. Spokojnie, żadnymi kamieniami na polach, prosimy. Kto uprawiając pola, patrzy na słupy. No, jak słup jest na polu, a kilka takich jest, no to patrzy, nie? Siema Marcin Xin. Spoko, mamy to gdzieś. O, jak miło. Dobra, teraz ten. Cyk, ten, cyk i ten, cyk. Nie będzie na Mothubie. Derby Polski idziesz oglądać? Czyli co, Polska kontra Polska? Polska mistrzem Polski, czy jak? Dobra. To już powinno pasić teraz. Oj. Nie, to miałem zaznaczyć, tylko to. 4, 3. O, gitara. Dobrze jest.
Siema, good night. A Banner Hill Farm to nie znęcanie? Nie, to nie jest znęcanie. To żadne tam znęcanie. O, pięknie. Tak, ja dalej w robocie. Dalej na etacie elektryka, ale te już też są naprawione. Dobrze, to mnie pociesza, że lwia część drutów jest już dobrze pociągnięta. Chyba. O, tutaj też jest dobrze, to zaraz, coś mi tutaj takiego sterczy dziwnego. Jakiś, no nie umiem tego namierzyć. Jest. Stamtąd tu, łopanie. Praktycznie to bym mógł teraz, zamiast skracać to co drugi, po prostu drut usuwać. Ja bym te kable po nowoczesnemu zrobił i zakopał pod ziemią. Są takie. Tak, są takie skrzynki w paru miejscach. Mapa ogólnie na małe, średnie i duże sprzęty. Na wszystko, czego zapragniesz. Ostatnio nawet 60 tutaj. Tak jechała z górki. Normalnie taka górka była dla 60, że 60 normalnie. Kurde, poszła. Jak przecinak. Nie to, to. A właśnie, Padaku, jeżeli jeszcze jesteś, powiem ci tak, że jednak spoko jest to oświetlenie twoje. To ostatnie. Jednak myślę, że jest fajne. Jednak chyba nie trzeba tych cieni rozjaśniać. Jeszcze jak sobie odpaliłem shadery, to już w ogóle była magia. Pięknie. Spoko, MRCH Śląsk. Miłej niedzieli, smacznego obiadku. Pozdrów tam małżonkę. I ogólnie trzymaj się, na razie. Ile procent drutów? Panie, bardzo dużo. Nie, jest spoko. Raczej już powolutku będę kończył te druty. W niektórych miejscach nawet się zastanawiam, czy po prostu nie postawić od nowa słupów. Czy nie będzie to szybsze. No ale... Oj. Teraz to trzeba podzielić na dwa. Do obiadu stream. Smacznego wszystkim teraz spożywającym. Cześć Angus May, witam, dziękuję. No przecież mapa będzie wydana, więc dam linka, no raczej, no. Dobra, 929. Cyk. Ja mam ochotę spożyć sobie dobre ciasto z cukierni Kwapisz. Ale Iwonka nie chce iść po ciasto z cukierni Kwapisz. Musimy iść razem. No ale ja palę live'a. Ja palę live'a, zarabiam pieniądze na ciasto. A tam w ogóle dojechać? A nie, tam można. A tam akurat można dojechać, dobra. To jest tak daleko, że trzeba jechać. Zrobię live'a, jak idę po ciasto. No. No, nie takie rzeczy ludzie robili na live'ach, nie? Ojejku. Dobra. Panele solarne na gospodarkach i problem prąd rozwiązany. Nie widziałem właśnie ładnych modeli paneli solarnych. To znaczy, na niektórych wybranych obiektach są, ale ciężko jest je wyodrębnić, ponieważ są w jednym modelu z resztą budynku. Zwłaszcza na te moje nowoczesne gospo by to fajnie wyglądało na dachach, panele solarne. Najlepsze ciasta własnej roboty. Tak, owszem, ale akurat cukiernia Kwapisz, nasza lokalna sieciówka na terenie Bytomia, ma wypieki wybitnej jakości. Nie tylko ciasta, też pieczywa i takie tam inne przekąski pieczywne. A nie tam jakaś Biedronka. Byście spróbowali ten francuskiego rogala z czekoladą z Kwapisza, to byście zrozumieli, o co mi chodzi. Nie da się go zjeść naraz. On jest większy od Seven Days'a, tańszy od Seven Days'a, ale generalnie niby w tym samym klimacie. Ale powiem wam, czekolady to tam... To jeszcze dobra czekolada, tam chyba Nutella jest w środku. No nie, to jest taki gęsty mus czekoladowy, no, taki bardzo dokładnie. Gęsty.
No. One są naprawdę ciężkie, w sensie wagowo. No i powiem wam, że tak na 2-3 razy. Siema ten zbek. Straszny przymum na odcinku Riota. Tam tak siebie nie oceniaj, no. Każdy jest sobą. Dać szybko po ciachu, a Iwonka nam potowarzyszy. Na Lubelskiej są panele chyba. Nie chcę nic brać z Lubelskiej. Nie chcę nic brać z Lubelskiej. Ja tylko biorę od Niemców. Ja kradnę. Właściwie to nie kradnę od Niemców, ja odzyskuję reparacje i takie tam inne. Pamiętajcie, wyciąganie modeli z niemieckich map to nie kradzież, to reparacje wojenne. Angus May, witam cię w gronie kierowców Passata. Dzięki za wsparcie kanału. Panele chyba podłogowe. Jakieś spiny są pomiędzy polskimi modelami, czy o co chodzi? Nie ma spin. Nie ma spin. Po prostu ja wiem, że polscy moderzy raczej ten, oprócz swojej paczki znajomych, nie dają zgody na używanie ich modeli, więc ja to szanuję, no i tyle. Jak korzystam z polskich modeli, to tylko z tych wydanych. Tu nie chodzi o żadne spiny, chociaż tam może ktoś tam ma jakieś spiny. Ja tam z nikim spin nie mam. Tyle wam powiem, ja tam. Życie jest za krótkie, żeby się spinać. O, jakieś o kilka pikseli, naprawdę. Trochę daleko od ciebie, żeby kupić ciasto. Ile jest stąd do Kwapisza? Z kilometr niecały? Passat by się nawet rozgrzać nie zdążył. Cześć Kamil, witam cię. Witam, witam. Z czekoladą? W weekendy chyba ich nie mają. Tam, tak mnie się wydaje przynajmniej. Zaraz, czy to jest tyle samo? Czy to będzie więcej? Chyba tyle samo. A, jednak troszkę mniej, no minimalnie mniej dosłownie. Dobra, trzeba zrobić tak. O, cyk. Dobra. Pyk. 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 Dobra, git. Pięknie. Pięknie. Elegancko. A tutaj coś trochę nie dochodzi jeszcze ten kobel. Tutaj też nie dochodzi kobel. Koła by za mocą nie nadążały. Aby ten Passat by się ledwo ten, ledwo pociągnął olej z miski, już by był na miejscu. Dobra, zbliżam się do mojej gospodarki z tego co widzę. To dobrze. Oj, tutaj widzę już jest inaczej z tymi drutkami w tym miejscu. No, chyba jeszcze jednak. Oj, jeszcze jednak trochę tego będzie. Coś tak czuję. Do poprawy mimo wszystko. Oj. Czemu to tak nierówno jest? To powinno być równiutko, idealnie. Już nie dodawaj może nowych słupów. No tam niewiele zostało. Raczej tam za dużo. Czym poziom ręki rolnictwa różni się od kierowcy Passata oprócz kwoty wspierania? Właściwie no to liczy się chęciami po prostu no różni się chęciami wspierającego. Tym się tak naprawdę różni. Myślałem nad różnymi jakimiś rzeczami i tak dalej, ale w końcu poszedłem tak, jak poszedł wójcio po prostu, nie? Czyli różnią się po prostu kwotami tak naprawdę, nie?
Siema Pitero. Siema Grzegorz. Wiesz co, nie wiem jakie jest optymalizacją w Giantsie. Giants działa całkiem nie najgorzej. Całkiem nie najgorzej działa. To znaczy Giants wyświetla elementy tutaj na mapie. Tak jak mają ustawiony render distance, nie? Czyli wyświetla tak jak powinno być. Tak jak będzie na rzeczywistej mapie, w ten sposób. Więc jak tutaj jest kopnięta optymalizacja, to w Giantsie też będzie słabo działać i tyle. I tyle w temacie. Dobra, chwilę, muszę to tutaj pokopiować. Powklejać. Cyk. Cyk. No. Moment. 93. Robimy rajdzik do WB. WB ma ode mnie codziennie rajdy już. Już mu wystarczy. Nie mam dzisiaj nastroju do robienia rajdów. Może później. Może coś się później porajduje. Wiecie no, rajdy są spoko, ale tak codziennie do tych samych osób robić rajdy to też tak. Tak pachnie mi malizną. O, dobra. No, jest git. Mniej więcej. 5, 6, 7. No zobaczymy. Czekam właśnie na Jankusa, co on tam wymyśli z tymi, z tą owczarnią i z tym padokiem. Jak coś wymyśli, no to już potem resztę błędzików to już tam na spokojnie, nie? Ale tu wychodzi na to, że jakiego obiektu dla zwierząt bym nie postawił, to on wysrywa te same błędy, także to jest to. Siema! Pozdro z matmy. Siema Rajocik, a ty na uczelni, tak? Na uczelni jesteś. Słuchaj, przed chwilą mi tutaj mówili, żebym panele solarne z lubelskiej sobie wyciągnął. Nie wiem, czy coś wiesz na ten temat. O, jak widzisz, Rajociku, posypały mi się słupy. To znaczy, zrobiłem freeze transformation. Zapomniałem, że to dotyczy wszystkich duplikatów danego modelu, jeżeli chodzi o przewody i strzeliłem się za późno, nie, że niestety. Kontrolę? Nie, bo strzeliłem się za późno przy kolejnym uruchomieniu. Aha. Edytora. No, taka lama, że już prawie szósty dzień to robię. Skończył się net, pytanko, czy jeśli przez tydzień nie wrzucę filmu, to YouTube mi zasięgi odratuje, czy tak to nie działa. Wiesz co, ten zbek teoretycznie tak to działa, ale w praktyce tak to nie działa. W praktyce YouTube sam nie wie, jak działa. Taka jest prawda. Obejrzyj sobie na temat zasięgów film Maćka Dąbrowskiego z kanału Zdwpy. No to on tam na ten temat powiedział dosyć kilka ciepłych słów, jeżeli chodzi o ucinanie zasięgów i tak dalej, i tak dalej. YouTube ma teraz algorytmy, które się uczą na bazie twórców. Czyli YouTube sam nie wie, co te algorytmy zrobią, ponieważ one się dopiero uczą. Nie robiłeś tam paneli? No to widocznie chodziło o podłogowe jednak faktycznie. O jejku, jejku. Bo jest taki plan wypierdzielić wszystkie słupy z mapy i przewody i zrobić po prostu fotowoltaikę na całym Wysokim Brodnie. I teraz się nie przyzna ten, kto mówił o panelach słonecznych z lubelskiej. Boże, jak tutaj to wygląda. Dobra, naprawdę całe szczęście, że to po prostu się ten transform podwoił, ta skala. Wystarczy to podzielić na pół. Serio, to jest bardzo duże udogodnienie, to odkrycie. XXI wiek, no a jak? XXI wiek? Co jest z tym? A to jest jeszcze inny jakiś. Dobra. Tak będzie najprościej to zrobić. Cyk. Cyk. Tu już jest. I cyk. Czeka mnie przesiadka z AMD na AMD, ale czekam z upgrade na lepszą dostępność podzespołów. Czekaj, z AMD na AMD? Siema Misiek, witam bardzo serdecznie na streamie. Dobra, tutaj jest ok, czy nie ma żadnej przerwy w dostawie? Nie ma. Dobra, bierzemy teraz te, skądkolwiek one się tu wzięły. Cyk. Cyk. Cyk.
coś tutaj zepsułem. Kurde, jak to wygląda, jakby normalnie tramwaje tędy jeździły. Przesiadł się z roweru na rower. Ale wiesz, może zmienia generację po prostu, a to czasami dużo daje, nie? Przykładowo przesiadka z Ryzenów pierwszej generacji na drugą generację to była kosmiczna. Kosmiczny skok, a pieniądze właściwie te same, nie? Aha, tu już jest ok. Tu jest na równym terenie te słupy, więc tutaj się łatwo dosyć ogarnie, ale gorzej będzie już przy zakrętach. No, nie dość, że na jednym poziomie, to w tej samej odległości od siebie, także... Także luz. Z R5-1600X na R9-5900. No to taka tam delikatny upgrade, słucham. Powiem ci, możliwe, że o ten, możliwe, że odczujesz różnicę. Piko, dużo ci tych kabli zostało? Myślę, że niedużo, bo jak teraz tak sobie latałem po mapie i poprawiałem jakieś tam drobne detale, to widziałem, że już w dużo miejscach jest to naprawione. Znaczy ja po prostu idę sobie sznurkiem po kolei, nie? I wiesz, i z tego co tam widziałem, to już na niektórych nawet rozgałęzieniach, czy przy niektórych transformatorach to już jest ogarnięte tam. Także luz, tutaj widzę, już zaczyna się zakręt. A my już do gospo dotarliśmy mojego. No to ślicznie. Tutaj widzę, że jest troszeczkę za krótkie. Siema Piotrek Szerszeń, witam cię. Mateusz, tak, przez mój błąd się zdublowały. To znaczy nie wiedziałem, że robię ten błąd. Niestety dowiedziałem się po fakcie i to dosyć późno po fakcie o tym. Biorąc taki jeden przewód, zaznaczam, nie? Robiąc prawym freeze transformation, czyli jakby zamrozić, żeby się to wszystko tutaj wyzerowało. Stosuje się do wszystkich tych obiektów, wszystkich duplikatów danego obiektu i tak w ten oto sposób wszystkie słupy się zdublowały. Jak coś cienie porobiłem, teraz tylko efekt bladego słońca próbuję zmienić. Okej, okej. Spoko. Ale powiem ci, padako, że oświetlenie plus shadery i mamy tak, kurde, to kompletnie innego farminga, że aż chce się grać. Naprawdę. Jednak łapa nie poszła do kosza, właśnie idzie. Wiesz co, tak teraz siedzę i się zastanawiam, nie? Czy jej po prostu nie wygrzmocić do kosza porządnie. Nie wytorbić, jak to się tam, jak to u mnie w pracy mówili poprzedni. Znaczy, no ja... Mnie po prostu frustruje to, że ja tak naprawdę nic tutaj spektakularnego i ciężkiego i skomplikowanego na tej mapie nie ma, a są takie błędy, że no... Kurde, jakby to powiedział Food Emperor, kutasy z nieba lecą, no. Do tego chłodzenie wody na procesor i karta graficzna serii Aerith 6000. No to elegancko, Pablo, elegancko. Z uwagi na to, że większość rzeczy, jakie robię na PC, to obróbka filmów, zdjęcia oraz montaż, wolę AMD. Bardzo słusznie, Pablo, pod tym kątem. Bardzo słusznie, że wolisz AMD od Intela. No ja powiem ci szczerze, ja drugi raz bym teraz Intela nie kupił, nie? Jakbym teraz znowu na przykład zmieniał kompa, to Intela bym nie kupił znowu. Jednak bym wrócił do AMD, na którym siedziałem latami i byłem zadowolony. Znaczy nie chodzi o to, że jest zły, ale po prostu wiem, że tutaj w pewnych rzeczach, zwłaszcza przy streamowaniu, AMD by wyszło lepsze. Tak, dobra. To już będzie końcóweczka chyba tego poprawiania drutów, bo coś tak mi się wydaje, że tam już przed gospem już tam byłem. Aha, i ten kamień z napisem Love trzeba tam jeszcze poprawić. Bo ten napis się ściera z tego kamienia. Jak się ściera? No nie wiem, jakoś tak coś się stało, że jest gorzej widoczny niż był wcześniej. Żyje, no to wiesz, hemoglobina, hema, taka sytuacja. Mm.
Szlaki to tylko farmik i błędy będą. Ale nie może być błędów Lua, nie może być nic tam błędy jakieś, nie wiem, latające drzewa, fruwające ten, nisko przelatujące, kurde, krzaki czy znaki drogowe. To tam jest pół biedy, bo to nie jest błąd. To jest jakieś niedopatrzenie, ale błędy Lua nie mogą być, bo domyślne będziemy grać na dedyku, a na multi strasznie nie wybacza błędów. I generalnie optymalizacja potrafi siąść na głupich pierdołach, także to musi być zrobione. Moment, tutaj mam teraz drzewa, muszę je zgasić. Znowu robimy teraz ten, jednym kliknięciem mapę amerykańską. O. High Broad No. Teraz tworzymy High Broad No. Jak Zamsus na szaro? Zamsus jest na zielono, ziomeczek, już dawno. Tak, Pablo, dokładnie. Dokładnie tak. Najlepiej robić takie zmiany, żeby faktycznie na te 4 lata, powiedzmy, starczyło, nie? Dobra, tu jest git. Tu są jakieś dziwne... Jak ty, gospo, dziwnie wygląda. Stąd. Szara eminencja. Welcome to America. A, że szala zieleń małpy, tak? Słuchajcie, tak bez kitu wydać dwie wersje, z drzewami i bez. Kurde. Nie wiem, czy społeczność jest na tyle luźna, żeby zrozumiała ten dowcip. Dobra. Cyk. 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 Chwila, moment, zaraz, coś mi tu nie gra. O, teraz gra. Teraz wszystko gra. Wersja bezdrzewna, rozumiem, że dedykacją dla Bartasa. Wczoraj na twoim live wszedłem na kanał Adam Skong, grał w FS. W niezrozumiałym mi języku pozdrowiłem go z Polski, a on pozdrowił z Brazylii. No widzisz, i kulturka, nie? I da się. Wszystkie pola w słonecznikach. A bo ja wiem, jakie on kupi pola, kurde. On teraz specjalnie nie da znać, jakie pola sobie już rezerwuje. Bo się spodziewa, że te, które zarezerwuje, to ja ustawię tak, żeby słoneczniki na nich rosły. Ale hej, 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 moment, moment. Ja tylko chciałem zauważyć, że na słonecznikach tu się można nieźle dorobić. Chwila, moment, patrzcie, tutaj normalnie bym mógł śmiało co drugi słup usuwać na tym odcinku, tak naprawdę. Ale dobra, za rzadko te słupy i za długie przewody to też nie wygląda za fajnie, więc... Już widzę, jak wbijają do mnie na mapę wyciągać modele z mojego gospodarstwa, wchodzą, ma tu takie coś. I mają takie what the fuck. Sam się nie zdziwił, gdy Amerykanie ukradli ci mapkę i dostosowali do swoich realiów. A niech kradną, jejku, ja to naprawdę mam to gdzieś. Szczerze, nawet bym się cieszył. Jakby ładnie sobie ją przerobili na amerykańską, no to... Ups, Ctrl B zrobiłem. Zaraz, co? Co to jest? Aha. Nie, bez kitu, co to jest? Co tu się odwaliło? Aha, Ctrl B zrobiłem. To jest pewnie to. Ta. Super. Niech kradną, aby tylko to była pełna wersja tego, nikt nie dostał dostępu do wersji testowej. No otóż to, tak to działa. Dobra, ale coś mi tutaj nie gra w dalszym ciągu. Skąd się tu wziął ten kabel w powietrzu i jaka jest jego historia? Czy zrozumiem historię tego kabla?
Tak, już zrozumiałem właśnie. Ten kabel się wziął stąd. Pasi, pasi. Wszystko tu pasi. Dobra, ślicznie. No to dalej do boju. Ale moment, moment, chwila. Powinienem sobie wziąć to... A nie, to jest tyle samo chyba. To spoko. Cześć Aleksandra, witam cię. Skoro by kradli, to znaczy, że warta badziewia nikt nie kradnie. Znaczy płaczeć na Fiata Multiple. Historii tego kabla nic nie zrozumiesz. Możesz tylko myśleć, że zrozumiesz. Okej. Okay. Siema Czerwonyx. Dobra. Tu. Ta, Czerwonyx jest wszędzie. Good night, lektura, nowa polska lektura, historia kabla z Wysokiego Brodna. O kablu, który jeździł po mapie. Cześć Krzysiek Skrzy, witam, witam. Zobaczymy KPR, zobaczymy co to będzie wieczorem. Zaraz, zaraz, chwila, coś tutaj... Ta, dobra. Potrzebna mi pomoc matematyczna. Po raz kolejny. Dobrze. Teraz tak... Tutaj skasować, tutaj zero i tutaj kropka. O. I ładnie. No i pasuje. I cyk. I cyk. I cyk. Dobrze. Ślicznie, ślicznie. Mapę PGR Śliwno nie grałem na tej mapie. Widziałem, że jest. Oj, tutaj 1-1. Tak? Tak, dobrze, 1-1. No, jak jest taka prosta liczba, to nawet podzielić umiem. Cyk, cyk i cyk. Dobra. Zaraz, zaraz, tutaj coś jeszcze. Nie bangla. Mam pomysł na nazwę serii u ciebie na kanale Rolnik z miejskiej dżungli. Rolnik z miejskiej dżungli. Jest taka mapa, na której jest dosyć duże miasto. Chyba na Porta Westfalika jest duże miasto, z tego co kojarzę. Modele takich kamieni z budynków chyba z OMSI wzięte. Coś tak mi właśnie świta, że jest coś takiego. Okej, dobra. Co to jeszcze? Jeszcze tutaj jakiś kablas. A, jest z kolejnego słupa, dobra. Cyk. Gotowe. Gotowe. Moment, chwila, czy na pewno łączy? A, nawet jak nie łączy, to trudno. I teraz tu. Ach, to samo. Dobrze. Cyk. I cyk. Cześć Soprano 2, witam cię. Mapa przyspieszona, tak jest, dokładnie. Następna mapa z generatora w rozmiarze 16x. Nie, nie, oj, nie, 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 nie. Fajny klimat, nie? Tak bez drzew. Jedynie skromny kamień z napisem Love. To co, mówicie zostawić bez drzew, tak? Mapa pójdzie nawet na Commodore 64. Siema Iceman, siema, siema. To
Co tam gotujesz, powiedz? To pomożemy może. Jakiś rekin gotowaningu tutaj może jest, ci pomoże. No Iwonko, co tam? Chciało mi się. Tak. A co się stało? Chciało mi się. Aha. Spoko, Grzegorz. To on ze złota był. Nie, on jest z... A tak, z bielonego złota, dokładnie. I siema, Krzysztof. Raczej sąsiedzi się już nazywać nie będzie, ale... Chociaż nie wiem, czy nazwa jest tak ważna. Powinno być 0,6, tak? No, jeszcze nie tak najgorzej z tą matematyką u mnie, kurde. Teraz samodzielnie udało mi się podzielić. Cyk. I cyk. I cyk. Jeden, jeden. Jeden, zero, dziewięć. O. Coś takiego. Powinno pasować. Pasuje. Pasuje. Może trochę. Krzywo, ale... Cóż. Uwielbiasz gotować. Ja też lubię gotować. Tym bardziej, że ja gotuję wciąż powtarzające się rzeczy i... My ostatnio mamy fazę z Iwonką na lasagne i sobie... Ostatnio co robimy lasagne, to jest lepsza. No. Ja robię ten sos boloński z mięsem, a Iwonka robi beszamel. Ten, potem to układa ładnie. A ja potem tylko do piekarnika i obracam to po tam pół godzinie, czy ile tam. Oświetlenie, dobra, na mailu, tak, padako, dobrze, zaraz, o Jezu, z miłą chęcią zaraz je sobie zastosuję i wejdę sobie do gry. Przy okazji, testując oświetlenie, przetestuję coś, co powinienem przetestować już dawno, a nie przetestowałem. Czyli czy działają w ogóle skupy. Czy chyba działają, bo tam Mateusz już grał trochę i twierdził, że działa. Chyba, że nie sprzedawał plonów, no to nie wie, czy działają. Kto wie? Lasagne, proszę, lasagne. W ogóle kuchnia włoska jest dobra. Kuchnia włoska jest super. Chociaż powiem wam, że właśnie, pamiętacie, wspominałem wam o tym kanale tej Chinki Liziki, czy jakoś tak. No to to, co ona tam sobie tam na własnym ogródku hoduje i gotuje i zbiera, to powiem wam, że takie coś też bym sobie zjadł. Ale są takie rzeczy, że wiecie, jak my dajemy sobie sól do smaku, tak oni dają tonę chili, nie? Także takie jaja. Cztery skupy ci działały, resztę nie sprawdzałeś. Dobra, to sprawdzimy. Napisz, które sprawdzałeś. Rosół. Ta lasagne jest pyszna, no. Ćma od Filipa, a i tak... Nazwa serii nie jest ważna, może się nawet nazywać Ćma od Filipa, i tak będę oglądać. Nie, akurat tam proszę się nie ten, tam akurat się dobre rzeczy gotują. Zaraz, chwila, o Jezu, ale mi się zepsuło to tutaj. O, teraz jest pięknie. Teraz jest przepięknie. Dobra. Cyk. 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 Kolejne poproszę. Jakieś takie. Cyk. O, tutaj pójdzie szybciutko. Tutaj coś czuję, że pójdzie mega szybko. Pięknie. Kolejne. No i tak to by mogło iść od początku. W dokładnie taki sam sposób powinny się błędy Lua na mapie rozwiązywać. Czarny motyw kalkulatora. Wacek, właśnie, nie wiem, czy Wacek działa, jeszcze nie sprzedawałem tam jaj.
Właśnie jaja w ogóle muszę dopisać do Wacka. Jaja muszę... O Boże. Jaja muszę dopisać do Wacka. Żeby można było je tam sprzedać. Symulator ciągnięcia kabla. No coś w tym jest. Dużo już zrobiłem, bo ja tak teraz patrzę, to jest tam kawał drogi od miejsca, w którym zacząłem live'a. Ja byłem praktycznie koło miasteczka WB, ten kamienicy murowanej, znaczy kamienicy, Boże, lipnicy murowanej. A teraz jestem za swoim gospem przy końcu mapy na północy, więc luzik. Tylko chcę tutaj wzdłuż tej drogi to ogarnąć i już będzie fajnie. O, tu się wszystko zgadza akurat. Bez problemu. Oj, chyba cię zapraszali i pominąłaś. Pominąłeś. Aha, okej. Tak, Lipnicy. Siema, Kasper Tomek. Czy Lua powoduje jakiś błąd? Tak, w tym wypadku Lua powoduje to, że nawet że nie da się korzystać z obiektów zwierzęcych. W sensie z owczarni i z padoku. Taki błąd powoduje. Oj, tutaj widzę jest inaczej. Trzeba to będzie poprawić. Drogowskazach. Ach, wy z tymi drogowskazami męczycie. Wy naprawdę chcecie, co niektórzy to chcą opóźnić tą premierę mapy, nie? Każdy jeden drogowskaz to dodatkowa tekstura do wczytywania. Siema Semenenek, spoko, jakoś tam leci, jakoś idzie nie najgorzej. Myślę, że dzisiaj to skończysz i oby się nie nazywało od zera do farmera. Zaczęliście taką serię, to ostatnio też u Riota na odcinku było. Od farmera do zera. Czy od bohatera do zera. Kupujecie wszystko, maszyny na kredyt i tak dalej, po czym macie takie koszta, że wam to co dołe wpierdziela i ten, i kończycie z niczym. Ja mam taką serię w ETS-ie. Kto oglądał kilka streamów z tej serii, to wie o czym mówię. Na minimapkę. No minimapka, minimapkę. Jeszcze raz muszę strzelić fotę tej minimapki tak w ogóle. Bo ostatnio, to co robiłem ostatnio na live, to tak trochę się nie zgrywa z tym co jest w grze. Troszeczkę krzywo. Może nie aż tak jak na Goliszewie tam tym pierwszym było. Że jechaliście po drodze, według mapy po drodze, a tak serio jechaliście po polu, obok. Ale nie, to musi być wszystko na tip top. Dobra. A, bo tutaj jest transformator i co? I skończyło się Baja Bongo. Ach. 53,5. Tak myślałem, każdy ma inną skalę. Szkoda. Co to z Lua? Lua to jest taki język programowania odpowiedzialny na przykład za skrypty. Tak w dużym skrócie mówiąc. Jak w farmingu jest jakiś błąd Lua, to przeważnie każdy już ma dość po prostu i ma ochotę się powiesić. Co nowe będzie najmniej opłacalne? Wszystko, ponieważ rozgrywka tu będzie trudna. Wszystko będzie najmniej tutaj się nic nie będzie opłacać na tej mapie. A działał ci tak, wymysłów, agrolog, agri, skupił raz. Znaczy właściwie testowałeś te zbożowe skupy. Chociaż nie no, moment, cukrowni. Cukrowni jeszcze nie było, jak dostałeś mapę.
No paru skupów nie było, tak mi się wydaje, przynajmniej jak dostałeś mapę ode mnie, także... Także tutaj w sumie trudno powiedzieć, co tam jeszcze. Dobra, tu jest ok. Tu troszeczkę mniej. O, gitara. Tak, dokładnie. To jak w Polsce, nic się nie opłaca. Nic się nikomu nie opłaca. Sprzedać wszystko za granicę. Najlepiej. Dobra, zapisuję to. W międzyczasie pobiorę sobie oświetlenie. Widzę, że chłopaki tutaj gadają na temat alko na grupie. Pytają się o jakieś dziwne rzeczy. O, jak miło. YouTube uznał, że mój film jest odpowiedni dla wszystkich reklamodawców. Hurra! Dobrze, 9 minut temu. Okej, okay. Dobra, rozumiem, że mam to wszystko sobie przekopiować. Tu pasek od environment trzecia linijka. Dobra, environment day night. Kurde. Tu. Czekaj, day, night. True start, our. Nie, zaraz, chwila, piąta linijka, to tak. Najpierw to. Tutaj. Dobra, widzę, że jest ten. Angle, czyli wysokość słońca. Zmieniona. I piąta linijka. Time map probe. Dobra. Ctrl C. Dobrze. Ja teraz, żebym tego... Muszę to skasować. Dobrze, odtąd, tak? Tak, odtąd. Git. Ctrl V. Jest. Jest. Chyba to dobrze pokopiowałem. Tartak Lidl, wełna Stacha, Wacek. Wełna Stacha. Spoko Grzegorz Pieterek, smacznego ci życzę. Czy dzisiaj tak w ogóle skończę słupy? Myślę, że tak. Nie, myślę, że tak. Czy są takie Passaty? To znaczy jest auto, które jest podobne do Passata w trafiku i można go po prostu, jak już będzie trafik na mapie, to wtedy będę mógł te jako zaparkowane samochody z trafiku umieszczać. Tak to zrobimy. I cyk, reklama. Skończysz słupy, zrobisz się to podstawie. Postaw turbinę wiatrową, nie musisz, jeśli nie masz na nią modu. Nie no, turbina wiatrowa to są takie już, kurde, strasznie na skróty. Poszukiwania gwoździ? Nie, dzisiaj nie. Dzisiaj gwoździ szukać nie będę. Tą przyjemność sobie będę dawkował. Dobra, grading jest. Tu tylko zmieniłem sobie saturację, żeby kolory były jeszcze bardziej, jeszcze mniej nasycone. Może powinna to wyglądać teraz troszeczkę jak ten, jak u Gitiego na live, jak byliście na Utopii, ten mod jego graficzny. Powiedzmy, że mniej więcej tak to powinno wyglądać. Ok, jedziemy dalej. Cyk. Cyk. Chociaż zaraz, nie wiem, czy to jest dobre akurat, to co teraz tutaj robię. Trochę za długie jednak. No dobra. Dwa. Siedem. Osiem. Dobra, teraz będzie dobrze. I cyk. I cyk. I cyk. No planujesz dzisiaj dalsze... Aha, to już czytałem, spoczko, dobra. Widzicie, już sam nawet nie wiem. A propos szukania gwoździ, to sprawdziłem i ostatni update był w kwietniu poprzedniego roku. Ciekawe, czy to studio jeszcze istnieje w ogóle, które robiło tę grę.
Może być z tym różnie. Dobra, tu już chyba teren będzie równy do końca, więc to mi już pójdzie szybciutko. Jest. Ładnie. Jest. No. No nie do końca niby, nie dochodzi. Ach, no dobra. Kurde, tyle tu już za mało nawet. Może dwójeczki będziemy dawać tu. O, dobra. Teraz już powinno być spoczko. Cyk. 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 I cyk. Jest. Jest. Dobra, teraz ten. Cyk. 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 I cyk. Istnieje właśnie i wypuszcza nowe tytuły. A, okej, okay, dobra. Może uważają, że gra już... W sumie ta gra nie działa tragicznie. To, że tam brakuje jej funkcji, może dwójkę wypuszczą po prostu i tyle. I już będzie miała więcej możliwości. Bo w sumie co, gra jakichś głupich błędów nie ma. Przynajmniej póki co. Z tego, co widziałem. Jest jaka jest, no ale jest. No to pewnie małe studio. Możliwe, że to jest małe studio. Bo to jest fajna gra, więc raczej na pewno małe studio. Jezu, jeszcze jakby mi się tutaj tych wysokiego napięcia to też pochrzaniło, to bym w ogóle już poszedł płakać w kąt jak Matthew McConaughey. No i nic. Siemanko, Adia Games. Siemandero. Miał robić DLC. Może po prostu, wiesz, zajęli się nowym tytułem, bo wyszło im to taniej niż zajmować się nową grą. A tutaj co? A co to tutaj się porobiło? W sumie dobre to jest. Już widzicie, już teraz, już chłop odpuszcza detailing. Już ma dosyć chłop. Detailingów. Tam takie zwarcie pójdzie, że to normalnie mapę skraszuje, nie? Słuchajcie, dobrze, że to nie jest tak, żeby na przykład na mapie cokolwiek działało typu skupy, to muszą być dobrze poprowadzony prąd w edytorze. Czajcie, jakby tak było? O Jezus. O Jezus, Jezu, jeszcze tutaj, przy tych paskudnych tych. Ach, dobra, to sobie zostawię na potem. Idziemy testować oświetlenie od pana Padaki. 5G, LTE, telewizję, radio, kurde, normalnie całodobowy kibel za darmo. Łaźnie publiczne i normalnie nawet ostatnio zaczęli tworzyć związki zawodowe. Także wiesz... Nie no, detailing nie można aż tak odpuszczać, aż tak nie można odpuszczać, no. Znaczy, jeżeli chodzi o detale na samej mapie, to już jest dobrze. Niewiele raczej dojdzie. Zostaje ten trafik nieszczęsny i tak dalej, i tak dalej. Może by były, mówisz, fajne kable do rozprowadzenia łatwego. W sumie, kto to tam wie? Dobra, zobaczmy, jak to będzie. Widzę, że tutaj raczej... Ups, nie to. To miało być. Tak, przyspieszony będzie. Będzie przyspieszony trafik oczywiście. Kurde, kawy już nie mam znowu. Kto mi zrobi kawę? Poproszę... W sumie bym się napił dobrego cappuccino, ale w sensie z normalnej kawy, a nie takiego z proszku. Z tak fajnie spienionym mlekiem. Tak, trafik musi być trafik. No kto wyłącza, ten wyłącza, no jego... Ojejku, moment. Nie, wróć. Na nowo. Chwila, shadery mam trochę z...
tuningowane teraz i inaczej to wygląda. Za 3 godziny będę. Dobra, tylko sezony wyłączamy. Z kapsułek Dolce Gusto też jest całkiem dobra. Latek zaraz z fajną pianką. Mieliśmy. Skoczyłem. Mieliśmy ten. Mieliśmy Cibo Caffissimo. Niby była dobra, ale. Bardzo nieekologiczne są te ekspresy. To znaczy, ja tam jakiś proekologiczny, zwariowany na tym punkcie nie jestem, ale. Uważam, że te kapsułki powinny być wielokrotnego użytku. Z możliwością otwarcia ich i wsypania normalnej kawy. Owszem. Można taką sobie, o, widzę, że jednak coś tutaj nie pójdzie jak należy. Znowu coś źle pewnie skopiowałem. Bo mapa się już powinna wczytać dawno. Mhm, dobra. To jest właściwie druga linijka, nie trzecia u mnie. Aha. Dobra. Czemu to jest dwa razy? Filip, odejdź od tej herbaty. Miau. A, znowu to samo. Tak się cały czas zastanawiam, jak tego pozbudować. Maciej Kaz, nie wiem w którym tygodniu listopada, ale moment, tutaj mi coś nie pasuje, bo jest coś innego. Chyba to trzeba wyrzucić. Teraz to powinno działać. Koty i napoje w okolicy komputera to złe połączenie. Znaczy akurat Filip po prostu lubi napoje, które go nie dotyczą. Znaczy, które nie powinny go interesować. I to jest główny problem tego kota. Dobra, zobaczmy teraz. Nie, no nie pokażę wam kota, no kot to tam. Kot to tam sam. Później. Później! No połóż gdziekolwiek! Zbuduj gospo na prefabach Giants, to może rozwiąże problem. Nie, to znaczy gospo, znaczy tylko te zwierzaki są problemem, nie? No. Nie chcę korzystać właśnie z owczarni i z padoku od tego, bo one są takie dziwne, kurde, no, te obiekty. Tak, Jack Daniels, to znaczy herbatę sobie lubi siorbnąć, kole sobie lubi, kole to sobie lubi pomaszać łapkę w szklance z kolą i polizać łapkę, ale kawę akurat obwącha i zawsze zakopuje, nie? Czyli robi tam takie pierdoły różne z tym. Kot smakosz, tak. A tu taki kot smakosz. No.
Tu taki kot smakosz, a lubi sobie na przykład narzygać do wody, do miski z wodą, nie? W sensie wypluć sobie karmę do niej. Dobra. Dobra, co moje nie pijesz? Ale czekaj, to jest ten Dawidow? No. Erytrytol dałaś? No tak. Ja mu powiedziałeś, że dobra. No tak, ale taka dziwnie słodka sztucznie. Ale powiedziałeś, dobra. Dobra, dalej coś mi nie działa. Padako, pomóż, coś ty za oświetlenie mi wysłał. Co ja źle znowu wklejam? Dobra, Ctrl Z. Zobaczymy teraz przy domyślnych. Tak, delikatnie. Jestem bardzo delikatnie podirytowany. To jest dobre słowo. Czat taki zamulony, mówisz, jest? Ups. Fajny taki farming. Taki nie za stabilny. Kasa. No. Mi już tak trzy razy dzisiaj wywaliło. Na weteranie. Fajny ten. O, dobra. Pykło. Ale nie chodzi o pojemność owczarni, Pablo. Chodzi o sam gabaryty obiektów. Ale myślę, że to może być dobry pomysł, żeby zobaczyć, czy problem się rozwiąże. Będzie beka, jak się okaże, że to nie było to. Iwonko, masz pozdrowienia od Jacka Danielsa. Dzięki nawzajem. Co, muszę sama iść do tej kwapiszowni. Kwapiszowni. No. Ale tylko sobie kupię. Bo musisz mi pieniądze przelać. O, patrzcie, teraz weszło. Dobra, moment, wyłączę shadery. Dla poprawy humoru polecimy sobie do Andrzeja. Andrzej musi być. Co to jest? Co to się stało tutaj? A, to, dobra, nie chcę tego. Czemu po prostu nie podmieniasz pliku z oświetleniem? Jest szybciej, łatwiej, bez problemów. Ponieważ nie mam pliku do podmiany, tylko poszczególne linijki do podmiany. A, drzew nie włączyłem. No zobacz, co kurwa narobiliście. To ja tego nie zrobiłem. A kto kierowcą kurwa jest? To mówiłem, że ja tego nie chcę ten. A kto prowadził wóz? Ja tego nie chcę ten. Bo powiedział tak, ja mówię... A z jakiej racji kurwa dajecie wóz? Ile razy tłumaczyłem? Ja powiedziałem, że... Kierowcą kurwa ty i żaden chuj nie ma bez mojej wiedzy do sama. Panie chorąży, ja powiedziałem tak. Kto pan chorąży mi nie kazał, nikt komu dawać. Jak się wywalił? No. Jak się wywalił? No. To trzeba było kurwa wziąć i przylecić do mnie, się nigdzie nie ruszać. Jakim kurwa, zobacz co narobiłeś! Wóz konserwacji kurwa, zobacz co narobiłeś! Andrzeju... Pakuje się również kurwa, nie twoje! Andrzeju, nie denerwuj się! Jak mam się nie denerwować? Zaraz wyklepiemy... Na pewno już nie wyklepisz kurwa... No to wyciągniemy z mojego wozu i damy tobie. Spokojnie. Takiego błotnika już nie dostanę! No to kupimy spraya i będziemy balować! Spraya! Czemu się kurwa rwiecie co nie wasze? I żaden żołnierz kurwa nie siedzi za was i dowodzi! I kurwa będzie, że nie ma! Tłumaczyłem 1000 razy! Ale... Kurwa, człowiek dba bardziej jako żonę, kurwa, to jest sprzęt, a kurwa przyjdzie od tego. Kurwa, masz tłumacze! Jest kierowca ten i ten! Żaden kurwa nie jeździ! Dokładnie tak. Jakim prawem, kurwa, tyle razy wam tłumaczyłem? Będziemy to sobie puszczać jak ten, jak, słuchajcie... dobra, to jest to stare oświetlenie. Tutaj cienie są spoko, tutaj już jest dobrze. Najlepiej to sprawdzić jeszcze kupując maszynę jakąś, jak to wygląda w środku. Te John Deere są spoko, ale one mają zbyt przyciemnioną szybę trochę. O, proszę bardzo, to jest mistrz.
No. No jest dobrze. Cienie są cieniami. Jak dziwnie bez drzew to wygląda. Cienie są cieniami, ale nie są te, nie są za ciemne. Jeszcze do tego shaderek. Jakiś taki agresywniejszy. Proszę bardzo. Jak daleko od gospodarki startowej się znajdujemy? Dosyć daleko, dosyć daleko. Siema Dawid, witam Cię. Dobra, tutaj słupy już też naprawione. Normalnie Ameryka, no, panie, Ameryka, Stany Zjednoczone. High Broad, no. O, tam pięknie dach budynku pięknie walczy. Tekstura dachówek walczy z teksturą, która jest pod nią. No, takie są modele niektóre, źle zrobione czy coś. Ale z bliska już tak nie ma. A czy z wewnątrz maszyny widać? A z zewnątrz nie. Ciekawe to jest. O kurde. Aha, drzewa są wyłączone, ale kolizje dalej działają. Zapomniałem o tym. Ups. Zapomniałem, że ja wyłączyłem... Kurde, że ja wyłączyłem tylko podgląd drzew. Chwila. Czemu się nie chce zmienić kierunek jazdy? Moment. Tak, taką mapkę wypuść, nie? Niewidzialne drzewa. Manti, kwestia gustu. Nie każdemu się musi podobać. Mi tam odpowiada. O, o, dobra, walić to. Alt F4. Tak, z Trench Farmerem, ale dobra. Ja tu chciałem tylko to oświetlenie dobrze podmienić. Nie kumam jednej rzeczy, czemu to jest tutaj dwukrotnie? No dobra. No to skopiuję to i tu w takim razie. I teraz to. Jak na Lubelskiej w coś uderzyłem, to mój ciągnik na masce zaczął piruety kręcić. No taka to fajna jest ten. Nie, 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 good night. Tam były oświetlenie plus shadery. Shadery są u mnie. Shadery to se każdy musi, jakie mu się podobają, ustawić. To wtedy będzie miał. Dobra, zobaczmy. Nie wiem, jaka jest logika tego, że te dwie linijki są tutaj, żeby to działało, no, ale dobra. Rzut beretem. O, Kamil, widzisz. Pozdro, pozdro w takim razie. Często bywałem w Chorzowie. Latem w parku. Dlaczego taki tytuł? No bo tak to jest, no. Co ci będę mówił?
Cześć Czekoladowa Aro, witam cię. Live w tym czasie pojeżdżę WTS 2 szerokości Frost 98 i witam cię na kanale. Pozdrawiam z Antwerpii wariaciki. Pozdro Grzegorz i siema Wojciech Kopyto, witam cię bardzo serdecznie. Dużo zapisów się zrobiło do nadrobienia. No widzicie, no tak narzekaliście, że ponad miesiąc nie było live'ów, no to teraz ma ta co oglądać. Do świąt, normalnie do świąt. Jakich świąt? Właśnie, jakich świąt? Dobra, już widzę, że znowu nie działa jednak. No nie działa. Co on mi za oświetlenie wysłał? Dobra. Zaraz, chyba wiem. Moment. Dobra, to jest 34 minuty. Nie, jednak nie było. Zaraz, tutaj jest jakiś pliczek. Moment, zrobię sobie tutaj. Tak, chcę to zamienić. Aha, to jest grading tylko. No zaraz, moment, bo może się tutaj te linijki do gradingu nie zgadzają. Nie, zgadzają się. Ja tylko to podmieniłem. Ale zaraz, tu jest autoekspozurę. LOL. Dobra, nie było tematu. Chwila. Ja pierdziałem. Dobra, nie było tematu. Cóż, to samo polamiłem wczoraj, nie? Nie wiadomo, czy świąt nie zakażą. Zakaz świąt, czy że zakażone święta? W jakim sensie? Dobra, to jeszcze raz. Kopiujemy to. Niby piąta linijka, a nie do końca piąta linijka. No dobra, mniejsza z tym. Pyk. I tutaj się zgadza. No nic, zobaczmy teraz. Teraz powinno być git, nic się nie dubluje już, chyba. Przynajmniej chyba. Tak. Już myślałem, że to u mnie. Właśnie jak usunąłem jedną, to nie działało. Jak były dwie, to działała mi starsza świetna. Dobra, mniejsza z tym. Mniejsza z tym, Manti. Walić to. Co? O. Na drugiego beta idę, nie? Szukać tarciny, to będę na Śląsku jak bezdomny szukać domu z wolną zastawą. To sobie zrób. Zrób sobie jedną zastawę i 11 dla tych. Dla 11 niespodziewanych gości. Zrób na odwrót, Mateusz, po prostu. No zobaczymy, czy Chociebusz będzie. No i co? I to samo. Nie wiem, nie kumam, co tu jest nie tak w takim razie. Usunąłem to podublowane. Save z Wróciszowem to jest save z mojej starej serii sezonów. Ale że generalnie źle mi się gra na singlu trochę, bo człowiek nie wie, o czym ma gadać na tych odcinkach, no to serii nie ma.
Póki co. To usunę może to po prostu. I zrobimy tak. To już jest skopiowane, dobra. I tak. Nie wiem, może to coś zrobi, jakąś różnicę. Można z gośćmi grać, ale powiem wam szczerze, że z gośćmi to raczej chyba tylko na BBSJ, bo na singla. Dwie serie z gośćmi to jest zbyt duże obciążenie trochę dla mnie już. Ustawianie się, umawianie na godziny, kiedy nagrać i tak dalej, to jest już takie... Dwie serie z gośćmi to już troszeczkę za dużo. Za dużo organizacji, za dużo kombinacji i takie tam. Żebyś nie miał pracy, nie? No to inaczej. No, dokładnie. To jest ogólnie utrudnienie granie z gośćmi na jakiejkolwiek serii, tak naprawdę, przynajmniej dla mnie, bo to jednak trzeba tu... Nigdy nie wiesz, co tu się wydarzy, ktoś się spóźni, ktoś tam się okaże, że ma mikrofon, kuźwa, z 75 roku u Nitry i słychać go, kurde, z dupy kompletnie, chociaż jest zaznaczone, że ludzie z dobrym mikrofonem tylko mogą się zgłaszać, także wiesz, no... Na dwie serie to troszeczkę... Masakra. Matamet gra w ATS-a. Kurde, też bym pograł w ATS-a. No i to samo. Nie ma. Nie wiem. To z podublowanymi oświetlenie to stare działa, a to nowe prawidłowo zrobione nie działa. Nie wiem co tam się odwaliło. Nie jestem w stanie tego ustawić, kurde. Nic, przywracam to. No. Jest to dwa razy, to jest dwa razy, to jest dwa razy i działa. A jak jest poprawnie wklejone, że jest tylko raz, to kuźwa nie działa. Ja tego nie ogarniam. Źle zrobiony plik działa, a dobrze zrobiony plik nie działa. Tu jest autoekspozure, tu jest autoekspozure. Tu jest minus, tutaj ten environment, day, night, cyklei, te wszystkie inne ciulstwa zrobione. Tu jest jeden time probe, tu jest drugi time probe i to działa, kuźwa. A z poprawnie tym nie działa. Przecież 4 giga RAM. 64, no to tak bardzo na przyszłość, nie? Siema, Dawid. Siema, witam cię. Tak, i teraz odpalę i będzie działać. Właśnie przed chwilą tak zrobiłem, że wcześniej usuwałem to, co jest na górze, a teraz to, co jest na dole i... No, tylko wiesz, no to tam... No co tu gadać takiego, no wiesz co, no to co gadać na takich singlowych odcinkach? Na co? No, o czym? W dwóch kościach po 32, no tak, tak. Zawsze najlepiej w dual channelu. Tylko w dual channelu. Ewentualnie nawet w czterech kościach byłoby lepiej. No jeszcze lepiej byłoby w czterech kościach te 64 giga. Teraz będą cuda na kiju. Teraz będzie działać. Moment. Kurda, tutaj się bez sensu przesuwa to, przewija znaczy. Czartem ogólnie ma buga teraz. No. Zobacz, tak to wygląda. Aha. No to pokazywałaś mi, no. No. Odblokowałaś.
No, teraz się mapka wczyta. Widzicie? No, to jest właśnie ta logika. Źle zrobiony plik działa, dobrze zrobiony plik nie działa. Już sam nie wiem, co mam o tym myśleć, naprawdę. Podublowane są kąty padania światła i działa. A szkoda gadać, naprawdę. Wypierdolić mapę do śmietnika i tyle najlepiej. Dobra. To ja już wracam do moich drutów tak naprawdę. Nie, to nie jest akurat w edytorze, wiesz? To akurat nie jest w edytorze. Znaczy nie chodzi o to, że to oświetlenie jest spoko, nie chodzi o to, że zepsute, tylko ja bym chciał jeszcze, troszeczkę jeszcze to, wiesz, dopieścić i chociaż mieć to z głowy, nie? W sensie to dopieścić te cienie troszeczkę, ale tak ogólnie no to jest faktycznie dobrze. Nie jest najgorzej. Czy to akurat jest, wiecie, to nie są błędy jakieś takie, to jest po prostu już takich widzimisię, więc bez tego się można obejść. Licznie. I cyk. I tutaj jest. O, dobra, trochę krzywo, ale co mi tam. O Boże, te muszę powyłączać. Bulb. To jest chyba ten bulb, nie? Nie, to całe światło się wyłączyło. Spotlight. Chyba spotlight. Light beam. O! To. Właśnie to. Dobra. Bo to tu, kurde, tak przeszkadza. Pięknie błyszczało. A czy... Pięknie błyszczało, no. Dobra, tu jest włączony? Serio? Nie, zaraz. A, to jest ten. Zły mi się zaznaczył. I cyk. Pięknie. Ja to powiem. Jakbym to zrobił wcześniej, to bym już miał ten, no ale dobra. Nie zrobiłem, trudno. Jak słupy? O, słupy jak słupy, no. Cieszę się, że was interesują słupy. Jak widzisz, jeszcze gdzie nie gdzie są do poprawki. Takie wysokie z kablami, o, dokładnie. Dobra, jest. Cyk i już tyle. Dobra. Dobra, można wracać do drutów. Tu jest dobrze, a gdzie tam? Oj, za krótki teraz jest. Oj, nie tu, tu. 82, 93, 92, 6. Teraz będzie pasowało, chyba. Nie, bo to jest pod skosem, to nie. Będą różne długości. Tak. I tak. I tak. No kurde, jeden. Jeden też za dużo. Dobra.
91. Wróżbita Maciej mówi, dzisiaj zakończy się walka ze słupami. mówisz tak porządnie, usiąść raz a dobrze i to skończyć, tak? W jeden dzień. Mówisz, to jest plan. No, się zobaczy. Siema Janek. Mówisz, chociaż jeden problem będzie rozwiązany, tak? Kurwa mać! Pierdolone gówno! Co się stało znowu? Nie mogłem kliknąć, kurwa, bo oczywiście spierdolony obszar kuźwa tego świecenia jest tam, kurwa, nie da się zaznaczyć, duch cholery jasnej. Chociaż teraz to już nie wiem, po co stłumiłem do cholery jasnej, jak przed chwilą puściłem takie mięso. Kurwa mać. Andrzeju, nie denerwuj się. Zaraz wyklepiemy. Elegancko, dobra. O, może i dam radę to zrobić dzisiaj, chociaż wolałbym akurat na streamie porobić co innego, tylko że jak zaczynam robić co innego, to mam zawsze z tyłu głowy, że kurde, zacząłem robić te słupy, wypadałoby to skończyć. No, widzę. Oni lubią patrzeć, jak robisz słupy. No lubią, no. Dziwię się, no ale lubią, okej. Okay. Gdybym jeszcze jakąś cenną wiedzę sprzedawał na temat. Może lubią patrzeć na ciągnienie drutu. Tak. Być może. Lubimy to. Przynajmniej sobie ładne posesje poglądają, bo to mi akurat co jak co, ale posesje to mi tutaj na tej mapie wyszły ładne. Boże, jakie to jest posrane. Kojarzysz tego bossa? No. No to jestem na... Nie dość. Dzięki za miejsce, suba. To jeszcze no. Na becie. Aha, okej. Okay. On jest posrany w ogóle wszędzie. Ano jest. Pamiętam go. No nawet na normalna dwójce był głupi. A. Kurwa. To nawet nie tyle jest trudne, co posrane po prostu to jest. Znowu źle kliknąłem. Dobra, ten. Czemu one są tak nie po kolei tutaj w tych scenografach? Cyk, cyk, cyk. Ja za bardzo chwaliłem, że ustawianie elektryki na mapie jest relaksujące, nie? I teraz, kurde, mam. Teraz mi się to odbiło czkawką. Normalnie. Pięć dni później. Nie, ja już tego błędu więcej nie zrobię. Serio. Zamiast słuchać ludzi i stosować ich skróty, żeby było niby szybciej, ja na serio wolę zrobić coś 10 razy na okrągło, a zrobić to kuźwa tak, żeby działało. A nie słuchać porad, kurwa. W dupę se wsadźcie takie porady. Dobra, teraz tutaj trzeba dociągnąć. Dokładnie, nie chwali się dnia przed zachodem słońca, ani kobiety przed śmiercią. Dobra, jest tak. Pyk. I teraz do wszystkich to stosujemy. Pyk. Pyk.
I pyk, i ma być to ładnie. Co jest z tym czwartym? Gdzie on jest? A ten co? Wracaj. Siemanko Piotr. Zamień stare słupy na nowoczesne rozwiązanie, usuń słupy z mapki. To znaczy, wiesz, słupy dają klimat, nie? Słupy dają klimat, no, a jednak nie ma jeszcze tak, że nigdzie kompletnie nie ma słupów w Polsce. Nie ma takich miejscówek, także wiesz. Doceniam, rozumiem ten patent, no ale... No ale jednak muszą być. I tak jest, i tak myślę, że zrobiłem na tyle w miarę dogodnie, że nie ma ich na każdym polu, nie? Albo na co drugim polu przynajmniej. No, dobra. Teraz będzie cacy. Cyk. Cyk. I tutaj cyk. 8 miesięcy, Piotr. Ja doceniam oczywiście. No, jest, są miejsca, gdzie są podziemne kable, no spokojnie. Moment, najpierw to może. Na lajciku, na chillku, tak zwanym. Ta, oj. Serio. Znowu zrobiłem misklik, tak zwany. Kliknąłem Ctrl B zamiast Ctrl V. A w tym przypadku to jest przesrana. Przesrana pomyłka, ale nie, moment, dobra. Zrobiłem Ctrl Z, jest git. Elektryk wysokich napięć. No panie, oczywiście, banda decydentów, a dykty ciężkie, kurde, normalnie. Siemanko, ja 4M, witam cię, witam. Drupi vlog w elektryk wysokich napięć. A co powiesz na jakiś live 11 listopada, jak każdy będzie miał wolne, tak dzisiaj? Zobaczymy. Zobaczymy, może się coś pojedzie w ETS-ie, w MP. Nie, nie, to ze słupami, nie, nie, tam to... Na szczęście tamtego nie da się zrobić prostym skrótem klawiszowym. Więc... Jak MP wyjdzie, no. Tak jest, ma być niby oficjalny. To akurat fakt. Dobrze, to teraz te tutaj. Boże. Wiecie co ja bym w tym czasie, kiedy teraz to już od kilku dni ogarniam te druty, mógłbym robić? Mógłbym na przykład już, kurde, kończyć trafik. No, manurę, system do biogazowni. No tak, to wszystko jest jeszcze przede mną. Testerzy już by testowali. Co wprowadza nowy patch do FS19? Jakieś tam głupoty, nie czytałem tam nic istotnego, znając życie. Pewnie nic się nie zmieniło. Coś tam, że pracownik jakoś lepiej sobie radzi na polach blisko siebie, na landzie, ale to tam... Pewnie to nie działa, znając życie. Wszystko, co wprowadzili, jest jednym wielkim kłamstwem. Pewnie tak jest. No i tam, wiesz, usprawnienia pod dodatek jakieś. O, zresztą Piotr właśnie to napisał. Siemanko, Lizko, witam cię. I Marcin DJ Breakdance, dokładnie. No właśnie. Właśnie sporo osób mówiło, że pracownicy wcale lepiej nie pracują, że zostali oszukani. I ogólnie, wiecie, no, oczywiście optymalizacji jak zwykle nie poprawiono, bo po co? No tak, co aktualizację pracownik ma sobie lepiej radzić. No, a se nie radzi.
Nowi lepiej działający, wymagane DLC Alpine, tak, dokładnie. W ogóle ta mapka Alp, co oni tam będzie z tego DLC, to tak na nią sobie popatrzyłem i no nie jest najgorsza. Miasteczko jest bardzo ładne i tak dalej, ale cała reszta to tak, kurde, to jest taka mapa do zrobienia w tydzień. Jak to mapa od Giants, nie? Zresztą. Oj. Zakończenie mapy zacząłem klikać. Niedobrze. Kurde, znowu Ctrl B nacisnąłem. Dobra, ale chyba jest okej. Okay. O kurde, to ten ojej. To ten ojej. Patrz, to ten. A to, ten co no. Co trzeba go przehilować. Ta. No to niedobrze. No ciekawa jestem. Widzę, że szlifujesz te nieszczęsne słupy. Tak, no ja tego tak nie zostawię, nie. Ale chyba nowych już stawiać kolejnych nie będę. To co już jest, to zostanie. Reszta idzie pod ziemią. Znaczy Pablo, no coś tam niby za, bo na Shermoca planuje jednak mapę dać. Jednak Shermoc jest jaki jest, ale to w dalszym ciągu jest, o kurde, co tu się stanęło. Jest w miarę szybki upload i generalnie szybki download całkiem. Tyle, że dużo reklam wyświetla, ale tam coś tam za pobrania, jakiś tam, za Dolinę Kwiatów chyba za pobrania zarobiłem jakieś 17 zł, pamiętam. Ale Dolina Kwiatów to akurat była jaka była, także... Siema Krzysiek! To teraz studzienki multimedialne. Nie, po prostu jakieś skrzyneczki gdzieniegdzie elektryczne postawiam, ale zobaczcie. Już zbliżamy się do końca mapy. Z tej strony, także... Sobie mógłbym te drzewa już włączyć powoli, bo ludzie się pewnie zastanawiają, co tak łyso na tej mapie, ci co teraz dopiero wbili na live'a. Panowie z Giants mają małe ambicje odnośnie jakości map Alp, więcej na zarobek. No, nie zrobili pól, bo to Alpy, wiadomo. Zrobili niby łąki. Jestem ciekaw, ile będą kosztować te landy z tymi łąkami. No i ładne modele drzewek zrobili. To jest godne wyciągania z ich mapy. Myślę na spokojnie. Proszę, jak ładnie. Teraz nawet poprawiać prawie ich nie muszę. Tylko kopiuj i muszę się napić. Tak, mapa USA, dokładnie. Co to za balot na polu? No został sen, nie? A, tu już jest zakończenie mapy. No kliknij się, no. Pięknie. O takie słupy nic nie robiłem. Dobra, tu już nikt nie wiedzie, więc tutaj tego nawet chyba ruszać już nie ma sensu. No, dokładnie. Tu się kończy prąd. Dobra, włączamy drzewa, bo już ludzie piszą, że zbyt amerykańsko. Od razu lepiej. No ściernisko tu jest po czymś i leży balot, no co, no. Koniec tej uliczki tutaj, tej drogi. Jeszcze tutaj. Jeszcze teraz w tę stronę do końca. No niewiele tutaj tego jest. O, te się nie zepsuły na szczęście, bo te mają inne przewody. To dobrze. Te tutaj, ale one były tak dupiate w układaniu, że sobie darowałem. Widzicie, tylko tyle wytrzymałem z tymi słupami, z tym modelem. No i teraz tutaj. Raptem 3, może 4 słupy.
do naprawy teraz zostały. Tylko muszę zobaczyć, w którą stronę idzie ten cały, jak to ktoś ostatnio mówił, pivot. Dobra, i teraz to na pół. Cześć Maciej Banaszewski, witam, witam Tobie, również miłej niedzieli życzę, dziękuję bardzo. 8,8,6,5, dobra. No w sumie to tak, tak i tak. 16 km kwadratowych, to jest mapa 4x4, kubek agro. Dobra. I kolejne, i kolejne, i kolejne. Co? Co to jest? Co tak mało? Co tak, co tak źle? Jak to tak? Czemu jak włączę ikony, to u góry pisze Sharpie Llama? Jak wpiszesz to, ten dwukropek Sharpie Llama, to ci się ta ikona po prostu wyświetla. Oddałem drzewa. O, drzewa muszą być. Co? O. Od razu lepiej. Cyk, cyk. Ślicznie, elegancko. Dobra, teraz tu. O, tutaj będzie po prostu jeden. Dokładnie. Jeden. Jeden. I jeden. No. Będzie sens, będzie. Tu w ogóle będzie sens kupić sobie lawetę, żeby na przykład sobie na początku maszyny ze sklepu na gospodarkę zwieźć. No, żeby na przykład sobie na lawetę położyć tam kilka maszyn, żeby nie jeździć z każdą pojedynczo. No, tutaj naprawdę, tutaj dużo, dużo rzeczy zaczyna mieć sens na tej mapie. Oczywiście pod warunkiem, że jej nie skasuje i nie anuluje projektu po 8 miesiącach. A to jeszcze nie jest powiedziane. A kurwa, ożywiają skupki popsa. Albo mieć mod na dostawy ze sklepu. Jest taki mod, nie? Tylko to nie jest tak, że przyjeżdża ci pojazd i ci coś wyładowuje, tylko po prostu ci się na tym, na podwórku pojawiają maszyny, nie? Że niby dowiezione z jakąś tam opłatą. A to przychodzi od razu jak kupisz, czy to trzeba poczekać zanim się to pojawi? No koleją, no tak, Disraeli to koleją. Store Deliver, no. Tylko pytanie właśnie, bo czy to co zamówisz od razu masz, czy musisz poczekać, że zanim ci to dostarczy tam jakiś ktoś. O, tutaj trochę widzę, to wystaje. Ale tu już naprawdę już nie będę aż tak na takie detale aż tak zwracał uwagi, bo powiedzmy, że tam jest jakiś za długi kabel w tym miejscu i tyle. Od razu, a to do dupy trochę. Wolałbym, żeby można było poczekać po prostu. No bo wiadomo, no. No to Kacper i Tomek, życzę powodzenia w takim razie w tworzeniu własnej modyfikacji. No i gitara. Wszystko pasuje, wszystko się zgadza. Takie newsy to ja lubię. O, moment. 06, 05, 04, 03, niech jest, dobra. 1.02, 03, 027. Fajne jest to na start. Fajne jest to na start serii kampanii, bo nie musisz wszystko 5 razy jechać. Kolej nie jeździ, ale co tam i tak klimat jest. Jezu, jak ja bym tu jeszcze miał kolej zrobić z plajny pociągów, żeby to jeździło i pod to ten, to ja bym tu chyba osiwiał.
Nawet dekoracyjnie jakby miał zrobić kolej taką niefunkcjonalną, ale żeby była i wyglądała gdzieś tam, to też bym osiwiał. To jest zawsze dodatkowy spline do roboty. Ja podziwiam wszystkich tych, którzy robią kolej na mapie, serio. Podziwiam. Że im się po prostu chce. Dobra. Tu już jest okej, tu już jest okej. Dobrze. Zapisujemy i lecimy oglądać, gdzie jeszcze trzeba poprawić kable. Łuki dalej w robocie. Tak, dalej. Tutaj. Tu się jedzie durch. Naprawdę. Nie, to jest mapa 4x4, a nie 2x2. 2x2 jest mniejsza, to jest 4x4. Czterokrotnie większa. To jest jakbyś wziął 4 felsbruny i je razem połączył. Co tu się stało teraz? Nie, błagam, nie. No dobra, zapisałem przed chwilą. Dobra, już spoko. No, jak się masz wysypać, to się syp. Jezu. Ja tak miałam ze sobą właśnie. No tak, już się ma wywalić, to niech się wywali. Czas zaoszczędzę. O kurde. Nie wierzę, edytor się nie wywalił. Ja tylko skopiowałem drzewo. Przepraszam bardzo. Przepraszam, że to zrobiłem, ale ja tutaj chcę przy rowie zrobić drzewo pochylone w stronę drogi. O, coś takiego. Żeby rzucało cień. I jeszcze jedno. Obracajżesz się. Drzewo stanie śmierdzący. Dobra. Pięknie. Coś, o coś takiego mi właśnie chodziło. to skoro już tutaj... To tak. Tak. Tak, tak. Tak. Tutaj w sumie są, ale... Jeszcze damy trochę. Tych trawek jakichś dziwnych. No i cyk, i pięknie. Dobra. Co my tu jeszcze mamy do zrobienia? Naprawione. Naprawione. Tu jest naprawione, tam jest naprawione. Mogę śmiało wracać. Tutaj mam nadzieję, że są inne przewody. Na tych słupach. Ale dobra, wygląda na to, że... Jest! Te się nie wysypały. Halleluja, dobra, tu są inne przewody, dlatego się nie wysypały. Okej, to jak ktoś powiedział, że jakieś amerykańskie te słupy, no to proszę bardzo. O kurde, teraz czat mi się odświeżył. Chłopco kopiuje na YouTubie. Dokładnie, co to za rolnik, który nie jest maszynistą, no nie? Cztery. 4x4, bo normalnie jest 2x2, teraz są takie 4. I teraz zobacz. 4x4, bo tutaj chyba kolega właśnie nie skumał. 2x2, czyli 2 razy 2. 2 km na 2. 2 km razy 2 to masz 4. A 4 km razy 4 jest 16, dlatego jest czterokrotnie większa, nie? 16 to jest czterokrotność czwórki. Więc dlatego się mówi, że jest 16. Jezu, czterokrotnie większa. Dobra, Gitti, stukające się kufle piwa, zdrówko twoje oczywiście, Alt F4. To znaczy ja nauczyłem się spamować Ctrl S, więc ja dosyć często zapisuję. Sypał się nie sypnął. Żula pod tym drzewem z rowerem u boku. Nie głupi pomysł w sumie.
Na Holland Shovel, czyli mapie na duże maszyny, nie da się dużym siewnikiem ze sklepu wyjechać poza wąski wjazd. Musieliśmy tirem wypychać, a potem do warsztatu. No. No tak to jest czasami, Na paru mapach tak było. Że wyjazdy były za wąskie albo coś i nie dało się. Mapa z polami na duże maszyny, a dużymi maszynami nie dało się wyjechać ze sklepu. Jest parę takich mapek, jest. Dobra, to mnie cieszy, że to już naprawione. Teraz tak. Tu by się przydała jakaś jednostka, przynajmniej taka elektryczna, coś w tym stylu. Żeby było wiadomo, że mają prąd. Chociaż trochę prądu. Zaraz. Gdzieś tu taką stawiałem. Power unit było gdzieś tutaj. Nie tutaj. Daleko. A zrobimy inaczej. Elektryka jest tu. Jest skrzynka, ale skrzynka akurat mnie tutaj nie interesuje. Chyba, że to jest gdzie indziej. Power unit jest. Dobra, no to spoko. No to wracamy. Wracamy na tą wiochę tu. Tutaj, tak? To miało być tutaj, dobrze. Pięknie. Hohenlutzkow. No, dużo dużych map ma właśnie taki problem śmieszny z tym. Dobra, tutaj zrobimy ten power unit. Okej. I wiecie co? I skrzynkę. Zaraz, czy ja tu mam jakąś skrzynkę? Cóż to? Cóż to? Ja tu powinienem mieć jakąś. Jest skrzynka, dobra. Weźmiemy taką. Zrobimy myk tego. Jankusa z dzikiej mapy. Przy każdym polu rzeka. Szerokim headerem bez wózka? Nie da się. Nie da się jeździć i bardzo dobrze. Nie ma jazdy bez wózka. Za jazdę bez wózka jest ban na kanale. Nie ma. Kombajn ma jechać z tym. Chyba, że pojedziesz sobie bizonem, nie? Ale to na własne ryzyko. Jak zobaczę, że jeździsz bizonem zaczepionym headerem, to też masz bana. Dobra, tu postawimy jedną skrzyneczkę. Tu by im się też przydała skrzyneczka. Gdzie jest skrzyneczka? Gdzie jest skrzynka? Tu jest. Dobra. Damy im tu na zewnątrz. Okej. Tym też damy tutaj. Ała, ale mi strzeliło w kolanie. Headery od Cressoni. Aha, te takie złożone, no to tam nie wiem, no chyba chodzi o to, żeby za obrys maszyny nie wystawał, nie? Za bardzo. Kurde, jakby zrobili mi Passata do farminga, to ja bym sprzedał wszystkie ciągniki, wszystko bym Passatem robił. Orałbym pole, bronował, wszystko. Dobra, szukamy jeszcze uszkodzonych słupów. Te też? Nie, błagam, nie, tylko... Ale dobra, tutaj jest ten. Może z Sosnówki, nie wiem, te słupy są na każdej mapie. Serio? Poważnie? Ale tutaj są tylko pojedyncze druty, więc git. Dobra, to jakoś pójdzie. Ja pierdykam, one idą aż stąd. Z tej wsi na zakończeniu. Jeszcze w dodatku w tę stronę. Aha. Przewód cały.
jejku, jejku, 58,5. No dajcie mi tylko Passata z tym, z Womem, Tuzem, kuźwa przednim i tylnim najlepiej i naprawdę, ja sobie poradzę. Ewentualnie kupię drugiego Passata, drugi będzie ten, pomocniczym do karmienia zwierząt i tak dalej. Co jest? Przecież to kopiowałem przed chwilą. No tur też by się przydał, no. Z turem to by fajnie się jechało. A dobra, tutaj nie musi być to dokładnie. Masakra. A już myślałem, że prawie kończę z tymi słupami. Dobrze, że to mają tylko po jednym kablu. No pewnie, a co? Tam zaraz ciągnik, kurde, ciągnik. Wszyscy by tylko ciągnikami. A osobówką to nie łaska w polu robić? Wszyscy tylko ciągniki chcieli, kurde. Boże, tutaj znowu za krótkie. Zaraz, chwila. Mam lepszy pomysł. Słupy polne. Dziękuję, dobranoc. Wywalone mam w te słupy. Tylko takie wyspy po nich zostaną. Dobra, pożegnałem słupy, bo one w sumie są tutaj, były... One były i tak bez sensu. Dobra, nie ma słupów. Do widzenia. Tak, tak, tak naprawiłem słupy te, telefoniczne. Dokładnie. Tak trzeba żyć, co nie? O to się tutaj rozchodzi. Dobra, wyłączam tego Face'a, bo tu mnie proszę bardzo towarzystwo rozprasza troszkę. Okej, okay. Dobra. To te słupy zostały naprawione. Najszybciej naprawione słupy ever. Najszybciej naprawione słupy ever. A te? Co to jest? To tylko cień. Boże, już się wystraszyłem. Te widzę też są naprawione, ever. Super, te też. Super, super. No wygląda na to, że duża większość już jest zrobiona. A tutaj też. Pięknie, pięknie. Jaka pustka. Te słupy akurat, te telefoniczne, one były tak dupiato zrobione, że one nie szły właściwie w widocznych miejscach. One szły gdzieś jakimiś zagajnikami i tam tak właściwie bez sensu kompletnie. One były, żeby były. Okej. Okay. Polonezą słomę prasował. No proszę bardzo, widzisz, wszystko można. Polak potrafi. Kto Polakowi zabroni być zaradnym? Dobra. Tutaj mamy. Tutaj już naprawiałem. Tutaj pamiętam, że naprawiałem. Tak, te tutaj robiłem. Te są w porządku. Na samym początku jakoś, jak tylko mi się zepsuły. Oj, tutaj są te rozbłyski słońca.
słońca, z lamp. Ale dobra, one teraz nie są ważne. One mnie teraz nie irytują, bo przy nich robić nie muszę. To ciekawe, czy jakoś dodatkowo był chipowany w takim razie. Ty, to bez kitu wygląda na filmach z tego, z Czernobyla. Tych dokumentalnych były takie rozbłyski właśnie. To było takie zjonizowane powietrze. Tak, a psychiatra głupiej nie rozumie. Po czym psychiatra po takiej terapii idzie się powiesić, bo poniósł zawodową klęskę. Dobra, tutaj jest. No tutaj jest dobrze, bo tutaj to właśnie robiłem na live, pamiętam. Tak. Tutaj jest wręcz rewelacyjnie zrobione to. Znowu Hiroshima. W tym skupie zapewne coś strzeliło. Dobra, tu już jest zakończenie mapy. To żegnamy, żegnamy państwa. Dobra, tędy pojedziemy. Czy tu są jakieś słupy? Nie ma. Czy chcemy tu jakieś słupy? W sumie są wysokiego napięcia obok. Dobra, wystarczy. O, i tutaj już są. Dobra, tutaj już mogą być. Czy one są dobre? Te podwozie jest dobre. I te słupy też są dobre. Dobra, wygląda na to, że jest znakomita większość naprawiona. Dobra, te naprawiałem, bo pamiętam. Tu jeszcze tylko detaliki. Dobra, tu mogę spokojnie odpalać grę i testować skupy. W takim razie skupy, nie słupy. Droga do biogazowni. Ale chyba jednak zrobię ją. Zrobię ją inaczej. Fajna jest ta droga. Większość pewnie powie, szkoda, że malowana. Ale mam to gdzieś. Zrobimy ją w taki oto klasiko sposób. Dosyć szeroka w sumie. No ale na biogazownię jeżdżą szersze sprzęty. Szkoda, że malowana. Ale powiem szczerze, że malowane mi się naprawdę podobają bardziej. Nikt jeszcze nie dał rady zrobić w Spline Konstruktorze takiej drogi polnej, która by mi się mega podobała. Nikomu się to nie udało póki co. Jakie rzeczy zostały do poprawki? Został do zrobienia trafik. Pewnie jeszcze jakiś słup się zaraz znajdzie, który woła o pomstę do poprawy. Właśnie, w ogóle sprawdzę, czy biogazownia w ogóle działa. Myślę, że to też nie jest głupi pomysł. Sprawdzając te skupy. Myślę, że to dość przydatna informacja będzie. Co? Zamiast krzyczeć, proszę zacząć tupać. Oj. Konsolę se wywaliłem niechcący. Troszeczkę tutaj to tak. Tą trawką najedziemy. Najgorsza rzecz w tych niemalowanych drogach jest to, że przy prędkości sporej można wystrzelić ciągnik w kosmos. Po malowanych drogach można spokojnie jechać. No, jak są ostre wyboje, też można wytorbić sobie ciągnik w kosmos. Uwierz mi. Ciągnik, czy co tam jedziesz, nie? Czym tam jedziesz? Dobra, tu jest węziej troszeczkę, więc ten pasek trawy też węższy zrobimy. Kurde, zarąbista droga. Aż normalnie mam ochotę się nią przejechać. Ale wiecie co, jak teraz będę testował, to normalnie odpalam free tracka, kierownicę i heja. A nie tam klawiatura. Gdy straciłem wątek waszej dyskusji? O tym tupaniu?
Nawet nie wiem o co kaman, więc nie miałem co tracić. O tu ptaniu? No coś tam o tu ptaniu. Dokąd znaczą ta mały dzik? Tu pta za lochą, kwik, kwik, kwik. Aloha mu na to. Wąs spać, bo już późno. Jest delewy? Nie ma delewego. Nie ma delewego, właśnie. Jaki podły śmiech, śmiech diabła, Iwonki. Iwonka, twój śmiech jest diabelski. Ja mam uroczy śmiech, a nie podły, wy się nie znacie. Wy się nie znacie, to jest uroczy śmiech, a nie podły. No, no moment. Śmiech jednorożca. Śmiech jednorożca, dokładnie. Oj. Oj, oj. No, generuj się. Uroczy. Mateusz to wyśmiał. Dokąd nocą tu pta dzik? Do Monopola. Chyba z Monopola. Bo tam został kupiony. Ktoś jednorożce wkleił na czat. Jack Daniels. To co według ciebie jest podłe, Iwonko? Zaraz powie, że ja. Nie. Nie. No to dobrze. Dobra. Mało drzew tutaj trochę. Skoro już słupów jest mniej, no to chociaż postarajmy się z tymi drzewami. Cyk. Cyk. I cyk. Proszę bardzo, teraz możecie tuptać po miedzach. W tym momencie wchodzi deprawy cały na biało i rozdaje pierwszego bana. Deprawy, taki to jest człowiek, tak trzeba żyć jak deprawy. Deprawy, jeszcze dobrze nie odświeżył mu się czat, deprawy już widzi kogo zbanować. Tak właśnie robią prawilniacy. Prawilni, prawilniacy. O. Piękny detailing. No. Ślicznie. Dobra. Zapisujemy to. Zaraz trzeba będzie... A właśnie, jeszcze Biedronkę trzeba jako skup ustawić. O, deprawy. Siema, 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 deprawy. Kto lubi bekon? O kurde, ja uwielbiam bekon. Przymusową 5-minutową fajkę chcecie wysłać, Mateusz. A czy przerwę? Jezu, na fajkę. No w sumie to tak akurat. Dobra, zobaczmy jak to gra. Oj! Chwila. Zapomniałem podłączyć najważniejszego. O kurde. Tak, i teraz ten uczuć. Dobra, jest. Nie rozwaliłem nic po drodze. No. Kierownica jest. Jest. Cyk, równo, równo.
Ta zajebista muzyczka, no, kantyna ze Star Wars. Taki sprytny remix od DJ Aga. DJ Ag. O. Jak ja teraz ten mikrofon tu ustawię? Ha! To jest pytanie za 1 200 000 zł. Ta, teraz tak sobie ustawiłem mikrofon, że kuźwa nie widzę nic. No. Nic, trzeba to zrobić takim sposobem. Niestety. Troszeczkę tak. O. Ale powinniście mnie słyszeć dobrze. O, widzę, że aż się Focus Interactive normalnie zawiesił z wrażenia. Jak podłączyłem kierę. Widzę, że wszystko się zawiesiło z wrażenia. Dosłownie nic nie działa. Super. O, działa. Okej, okay, dobra, śledzenie głowy muszę włączyć. Bo się to igrasz. Ta, Islandia jest zarąbista, kurde. Usunięte słupy się mszczą. Jestem teraz ciekaw, czy sobie mikrofonem nie zasłaniam free tracka. Ha! Chyba będę musiał przełożyć free tracka na lewą słuchawkę. Chociaż nie. Ja zamówiłem wersję na prawą. To nic z tym nie zrobię już. No, dokładnie. No nic, trudno. Znasz kanał ArnEU, jest tam playlista System Error. Znam, no, ArnEU, znam coś ten. Mikrofon nie przełożę na lewą stronę. Uwierz mi, tu jest wszystko zrobione tak jak jest, bo inaczej się nie da. Dobra, muszę wyjść z gry chyba, żeby farming mi zaczął działać. Chociaż nie. Z kierownicą. Nie, nie muszę. No to super. Dobra. Cyk, cyk. Cmyk, cmyk. Jest taka różnica, że masz przewody na zewnątrz, jak zaczepię na lewą, wiesz? A z tej strony to jest ładnie zasłonięte, obudowane i nie widać. Jest tak... Fajnie to wygląda. A tak to będę miał przewody na zewnątrz i to będzie wyglądać paskudnie. Tak, tylko nie mam już zapasowych rzepów. Żeby to ten... Wszystkie zużyłem. Dobra. Kup sobie rzepy. Ale to są takie specjalistyczne. Nawet nie wiem, gdzie ich szukać. Moment. Open track. Działać. Działa. Głośno i wyraźnie działa. Dobra. Ta, trytytki można, ale trytytki jednak czuć, nie? Na głowie. Kurde, nie mam żadnych nowych ciągników. Miałem tego Atlasa sprawdzić, cholera. Zapomniałem ostatecznie o tym. No to niech będzie 7RK, o. Okej. Okay. Michelinki. Z tuzem. Czy można odhaczyć słupy z checklisty? Chyba jeszcze nie. Chyba jeszcze nie. Coś jeszcze będzie. Coś jeszcze będzie. W kwestii słupów. Na bank coś jeszcze będzie. Będziemy teraz jechać, to będziemy widzieć. Nie, jednak musi być jasno. Przednia osłona. Nie, bez osłony. Silnik trochę mocniejszy. O. O kurde, ile ta 7R-ka może mieć koni? 385 aż. Dodatkowy ekran i z roboczymi światłami, a jakże. Dobra. Bierzemy. Drogo są od 3M.
Od 3M? Drogo od 3M? To znaczy co? Co od 3M? Modna te John Deere, nie pamiętam jak się nazywa. To są John Deere 2020 jakoś, one są na ModHubie. Znajdź sobie to, kurde, przecież jak wszystko jest na ModHubie, to wszystko jest w kategoriach. Poświęcisz trochę czasu i znajdziesz. Weźmy sobie jakąś przyczepę konkretną do tego może. Taką dobrą na wszystkie plony, o. Pięknie. Ale dobra, wyłączę shadery na razie, cyk. Jak zasłużysz, to dostaniesz. Pan Stanisław. Aha, te rzepy. Aha, na ale... A, że na Allegro, dobra, okej. No to musiałbym na nie czekać, a mi się nie chce czekać. Dobra, chwila. Oj, nie zablokowałem chyba tego. Nie, zablokowałem, tylko że jest strasznie ten. O, dobra, jest git. No jednak ciemne szyby ma ten John Deere. Przyciemniam, nawet jak są nieciemne. Dobra. Nie, nie chcę ikonek z LS-a. No deprawy, no bo tak widzisz, tak się wychowuje po prostu, nie? Widownie i tyle. Okej. Zaraz, jak to się otwierało drzwi? O tak. To jest elegancka sprawa. Oj, muszę sobie wyłączyć te. Autorozruch. I to. Przyjemnie się gra na tym free tracku. Bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie. Ja sobie bez tego nie wyobrażam grać tak naprawdę. O. Przyczepa od gigantów i ten kabli nie obsługuje. Dobra. Okej. No to jedziemy. Komu w drogę, temu Passat. Raczej się John Deere. Komu w D, temu w C. Komu w D, temu w C, dokładnie. Dobra, napełnimy sobie przyczepę jakimś plonem. No niech będzie pszenica. Okej, okay. Jest pszenica, jest. No to ruszamy. Zielony Passat. Oj, zapomniałem, że tu mam słupy. A, słupy nie mają kolizji, dobra. To fajnie. Dobrze wiedzieć. Free Tracka kupowałem na stronie laserclip.pl już ponad rok temu. No, przyciemnione ma te szyby jednak, rzeczywiście, ten John Deere. Nawet jak nie są przyciemnione, to są przyciemnione. Ta, u mnie to grzeczna ekipa, kurde, jest. Dobra, gaz w podłogę, but, ten, jak to było? Ogień z rury, przód do góry. Dobra, który skup jedziemy testować? Elewator Piast. O, proszę bardzo, do elewatora. Kawał drogi przed nami. Na końcu mapy jest ten skup. No to super. No to trzeba jechać w lewo, niestety. Nie mam w realu gospa.
Jak to jest z banem, że możesz oglądać live, ale nie możesz pisać czy to i to i to? To znaczy shadow ban to jest, że po prostu ukrywa się wszystkie komentarze użytkownika na kanale i ogólnie użytkownika się ukrywa na kanale. I w tym momencie użytkownik, jakby to powiedzieć, no może oglądać, może pisać, ale tylko on widzi to, co sobie pisze. To jest najlepszy ban, bo to nawet gościu nie wie, że ma bana. Dobra, eleganckie cienie, eleganckie. Nuda. O, cześć, 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 cześć Agata. Dobry wieczór. To już wieczór? Nie, 17. O kurde. Już 3 godziny jakieś. No pisze, że nie, rozpocząłem to 2 godziny temu. 17, to kurde, do kwapisza trzeba jeszcze zdążyć. No. Trzeba będzie. Tak, dokładnie, wychodzi na hamów i prostaków, nie? Pewnie ci zbaniowani se myślą, a pewnie znowu top chat ma włączony i nie widzi tego, co ja piszę. O emeryturze coś wspominał. No tak, faktycznie już o tej godzinie teraz jest ciemno. Ten John Deere jest mega, naprawdę. Te najnowsze modele są świetne. Tylko ja bym mimo wszystko bym, żeby te domyślne szyby faktycznie nie były przyciemnione. No to ja jestem ciekaw, jak przy tym Tint Level 2, kurde, byłoby to przyciemnione mocno. Witamy Paweł w Kargulach, witamy, proszę Passaty na czat. Witam, witam, dzięki za wybranie wspierającego. Oj. Kurde, jadę jak piony normalnie. Nienawidzę jeździć z tej kamery zewnętrznej. Przynajmniej na kierownicy. Tak, będę miał zwierzęta na swoim gospodarstwie. Krówki i świnki, ale to po jakimś czasie. Na początek nie. Na początek to trzeba będzie zarobić na te wszystkie rzeczy. Zwierzątka i tak dalej. I utrzymanie ich. No, a nawet widzę, że trafią do tego skupu powoli. Oj, John Deere się wtacza. Czy się wtoczy? Oj, to jest przypadek, sorry. Co robię? Testuję skup najnowszy. No to ja jestem właśnie, Marek, ciekaw, jakbym ustawił najmocniejsze przyciemnienie szyb, to jakby to wyglądało, kurde. No płasko, płasko. Podmień teksturę szyby. Mi się tam nie chce bawić w takie rzeczy, no, sobie przerabiać, kombinować. Potem będziemy grać, mody będą na dedyku i będzie, że wydaje edytowane modyfikacje, kuźwa. No. Jakiego mam trackera? To jest free track, laser clip dokładnie. No słuchaj, no to musisz po prostu odpowiednio dobrać maszyny do ukształtowania terenu na twoich polach, no. Tutaj, no, nie na wszystkie pola wjedziesz każdą maszyną, no nie, niestety nie, tak to nie działa. Ale patrzcie, jedziemy do tego sklepu i to wcale nie jakimś starym, powolnym ciągnikiem i cały czas jedziemy i jedziemy, kurde, i jedziemy. I teraz gdzie mam jechać? W lewo chyba. Tak, w lewo teraz jedziemy.
Powoli trzeba się wynurzyć za zakrętu, tak, dokładnie. Patrzcie, skupię tam w oddali gdzieś. Ciekaw jestem, czy ja do niego trafię. Chociaż teraz widać w miarę wyraźnie te drogi na minimapie, jak ją sobie tak skontrastowałem. Tabliczka ostry... Właśnie, tabliczka ten, znak drogowy, że tam stromo czy coś. Właśnie, trzeba ten znak ogarnąć. Tutaj jest dobry pomysł, naprawdę. Dobra, moment. Teraz muszę pojechać w prawo. Minimapa sugeruje, że tam jest droga polna, aczkolwiek... Aha, bo ja tutaj namalowałem ten, dobra. Tam zaraz wpańta. Nie po to mam abonament do Adobe, żeby w pęcie się bawić. No i dojeżdżamy. Powoli. Czegoś mi jeszcze brakuje na tej mapie, powiem wam. Jak tak jadę na ten skup, to tak te okolice... Nie wiem, może to przez to, że trafiku nie ma i ogólnie jakoś tak, kurde, dużo jest takich... Akurat ta droga była taka, że za dużą ilość miasteczek się nie przejeżdżało, czy wiosek. Ale coś jeszcze, jakiś takich, jeszcze jakichś detali, zwłaszcza tutaj. Jeszcze mi czegoś tu brakuje, kurde, normalnie. Coś bym tutaj jeszcze walnął. Nic nie trzeba, nic. Bo oni nie chcą, żeby się premiera mapy obsunęła jeszcze bardziej. Bo nic nie trzeba, nic. Dobra, tutaj w prawo. No, billboardy, nie głupie niby. No, optymalizacja, myślę, nie jest najgorsza. Ale to wiesz, my będziemy grać na multi, więc... To, że mam teraz na singlu 60 fpsów, no to... Cóż, nic tak naprawdę nie znaczy. Jacek, jakś, wydaje mi się, że nie powinno być wtedy znacznika, no. Teraz moment, bo zapomniałem, gdzie jest wjazd, gdzie jest wyjazd. Tutaj jest wjazd chyba. Na skup. Tak, bo jest waga. Także tutaj będzie wjazd. Tak, znaki, no, barierki, dokładnie, na zakrętach, tak jak mówisz, Manti, potrzaskane auta. Na każdym zakręcie jakieś auto w rowie. Dobra, wjechało 71 ton na wagę łącznie. Waga działa. Po update'cie nie zauważyłem spadków FPS-ów po update'cie. Nie ma Orlena, jest jakaś Agrola, a czy tej Agroli nie będzie, ja ją zmienię nazwę, bo to jest niemiecka stacja. Zmienię nazwę na jakąś tam inną, taką mniejszą. A z takich koncernowych, no to jest Shell. Orlena już się nie bawiłem. Dobra, sprzedane. Działa. Dobra, to teraz tak, sprzedamy tego John'ego z tą zbyt przyciemnioną szybą póki co. I tą przyczepę też. Okej. Tak, no tam gdzie byliśmy słupy, okej, no zobaczymy. Biedronka jest Lidl. Dobra, coś z małych weźmiemy teraz. Weźmiemy krystala. Może bez obciążników. Boże, te światła to jest tragedia. Chociaż zaraz.
Czym się różni wzór 2 od standardowego? Aha, ten ma tutaj jeszcze takie, ok. Dobra. O, zajebiście. Kolor obręczy. Taki niech będzie. Spoko, padaka. Słuchaj, coś nie tak z tym oświetleniem, co mi wysłałeś. Znowu nie chce mi się mapa wczytać. A jak ten... W ogóle dziwna sprawa, bo jak mi się wszystko ten... Jak podublowałem znowu env maps, w sensie były dwie linijki te same, to działało. A jak usunąłem, że były po jednej linijce env maps i te wszystkie te time probe i tak dalej, to nie działało. Nie wiem, nie kumam, co tam się dzieje, ale ostatecznie jeszcze nie sprawdziłem tego oświetlenia. W sensie, jak plik był dobrze, to nie działało. Jak plik jest teraz popieprzony, to działa. Także nie ma PKS-a. Dobra, to i do niego jakąś autosaneczkę. I jedziemy testować kolejny skup. Autosanka, bo nie, metal teki są trochę za nowe. D35. O, coś takiego. Gruba sprawa, nie wiem, nie kumam, o co chodzi. Wiesz co zrobimy? Ja ci wyślę po prostu te moje pliki. I po prostu jak będziesz tam coś jeszcze zmieniał, próbował z tymi cieniami, to na tych plikach i odeślij mi je po prostu zapisane i tyle. Sprzedaż mleka. No dobra, nie głupi pomysł, to kupimy tą przyczepkę. Mleczko mówisz. Zaraz, na mleko to chyba... Tutaj powinny być, nie? Tak, tutaj. Tu można wozić wodę. Tu można wozić mleko. Nie, to mały wybór tego. A, paszowozy z Andersona, nawet nie wiedziałem. Dobra, niech będzie nawet taki kolor. Dobra, to najpierw sprawdzimy to mleko w sumie. Największy paszobóz na prawie 30 tysięcy litrów? Wow, panie. Cześć, kosynier, witam. Dobra. Napełniamy. Cyk. Jest. Dobra, gdzie to mleko można sprzedać? W Lidlu chyba. W Lidlu i w mleczarni, no tak. Dobra, to sprawdzimy najpierw Lidla, potem sprawdzimy mleczarnię. Krystalem. No i teraz jest jasno, teraz jest fajnie. Oglądać zaległe live'y. Dobra, Jakub, spoko. Leć. Fajnie bez shaderów wygląda z tym oświetleniem. Pamiętam, jak było pusto wokół sklepu. Pisaliście mi, żebym wreszcie coś z tym zrobił, żebym wreszcie poprowadził ten, połączył sklep z resztą świata. Oj, pamiętam. No, dokładnie, tak jak Jack Daniels pisze. Czy mi się wydaje, czy nie ma ten zetor kontrolki kierunkowskazu żadnego? Żadnej? Nie ma. O kurde, ciekawe. Kurde, fajny jest ten krystal, podoba mi się.
padaka jest teraz stare oświetlenie. Ono jest ogólnie spoko. Ono jest ogólnie spoko. Powiem ci, że nawet na upartego te cienie jak dla mnie nawet nie są jakieś mega za ciemne. Bo na przykład jest 10 i teraz jest fajnie jasno. Chociaż to słońce by mogło być mniej takie troszeczkę, kurde, blade. No ale dobra, jest okej. I chodzi o to po prostu, że... Czekaj, ja ci pokażę, zobacz. Ja mam ten plik otwarty, to ci pokażę. Patrz, patrz jak on teraz... To jest plik, na którym teraz gram. Patrz, tu jest environment. Tu jest environment. Tu jest autoexposure, tu jest envmap. Tu jest kolejny envmap, nie? Nic nie chcę mówić w ogóle. Tu jest kolejny autoexposure. I ten plik w tej formie działa. Jak usuwam te podublowane rzeczy i wklejam to, na przykład to, co ty przesłałeś, się nie chce wczytać mapa. W tym jest ten problem. Nie, ten ciągnik przede wszystkim ma zarąbiste dźwięki. No, od kasztana to faktycznie, no, nic nie świeci. Dół też zmieniałem. Już na trzy warianty leciałem. Ale najwyżej, dobra, spróbujemy jeszcze raz. Znaczy wiesz, ja po prostu sobie wezmę znowu plik z tym z gradingiem i z tym environment z nowej bruzdy i tyle, no. W sensie z tego, z mojej kopii, nie? Tej z backupu. Bo tam są akurat te pliki z bruzdy, więc też. Backup mam, nie? To tam dla mnie nie jest duży problem. Tylko znowu się zastanawiam, jak do tego znowu doszło, że to jest tam tak popierdzielone. Masakra. No nie wiem właśnie, wydaje mi się, że tak, że już sama mam poprawione słupy. Teraz już chyba rzeczywiście tak jest. O, czekajcie, pojedziemy sobie tędy. Tą dróżką taką słabiej uczęszczaną. Jakich pasów nie ma na drodze? No tak akurat tutaj gmina nie namalowała pasów, tylko pobocze. Co jest najgorsze w zdalnych lekcjach? Zasrana aplikacja Teams i formularze Microsoft jako co? Sprawdziany. Oczywiście jest żółta. Nie, ja tam tą teksturkę będę zmieniał. Raczej akurat zmienić tekstury tutaj asfaltu teraz to jest 5 sekund roboty i akurat tamtą teksturę będę zmieniał chyba. Żeby się ładnie łączyły tamte z pasami, co są. No w sumie faktycznie, teraz oświetlenie jest trochę takie, jakby było pochmurno. Ale to też dlatego, że ja nasycenie kolorów zmniejszyłem na 0,97 z 0,99. To też może robić robotę, bo mi bardziej te kolory bardziej przypominają naturalne. Dobra, którędy do Lidla, do Lidla. Dobra, tędy. Można. Co boż? Nie, bo idziemy na weta na dwójkę, no. Na jakiś hard mode. Aha. Nie wiem, co to jest. Hard mode? No. No, taki jeszcze większy hard mode. Co pan przewozi? 10 500 litrów, 10,5 tysiąca litrów mleka, panie. Legalne. Legalnie wydojone od certyfikowanych muciek. O, tutaj widzę do poprawki jakieś drobiazgi z asfaltem związane. Okej. Tak, własnoręcznie byki wydoiłem, żeby mieć tyle mleka.
No, pięknie, pięknie działa tutaj ten dźwięk, naprawdę, elegancko. Nie, dziwne, że nie ma rzeźni. Dobra, dojeżdżamy do Lidla powoli. Może tak być, Liskołe. To nie jest, to wydaje się śmieszne, ale to nie jest głupie, bo Ariel Farm, ta jest. Bo, no, żeby jakieś tam kategorie wiekowe czy coś, czy dla w imię jakiejś tam poprawności po prostu wszystko się przyjęło i było fajnie, pięknie, no to nawet teraz w temacie gier komputerowych wszyscy są, kurde, aż zbyt ostrożni, także wcale bym się nie zdziwił. Skoro jakaś tam redakcja się pluła kiedyś do CD Projekt Red, że żadna postać w Wiedźminie z kluczowych nie jest czarnoskóra, no to wiecie. Linijkę 517? Jaką linijkę 517? Skup nie działa. Skup nie działa. Wiem, czemu nie działa. Nie działa z tego samego powodu, dla którego nie działa skup. Tak, nie działa skup sklep ABC na Dolinie Kwiatów. Jest ustawiony trigger sprzedaży balotów, a nie jakiś tam inny generik. Dobra, ale to spoko, to jest tam parę minut roboty. Zobaczę, jak to w mleczarni rozwiązałem, czy tak samo, czy inaczej. Polecimy teraz do mleczarni. Po co się rozglądam, jak tu nic nie jeździ? Czy ja bym to sprawdzał tak czy siak, nie? Moment, mleczarnia, tu jest mleczarnia. Łopanie, drogi, kochany. Dawać mi na mleczarnię. To jakoś tam trzeba jechać. Dobra. No, układanie trafiku pewnie zajmie mi trochę. No wiesz, Maciej, no a wiesz, ile ja bym dał za społeczność, której w 200% można zaufać, że jak dam mi mapę na testy przed wydaniem, to jej nie wydadzą sami? Też bym dużo dał za coś takiego. No ale niestety, no. Zawsze jest im więcej testerów, tym lepiej. Łopanie. Ale wjeżdża. Co jak co, ale Proso ma najpaskudniejszą teksturę z wszystkich dodatkowych upraw. Jest gleba 360. No patrzcie, no jadę tak sobie tutaj i brakuje czegoś przy tych poboczach, kurde, na tych, no, przy tych drogach, no nie mówię, że słupów, ale nie wiem, jakiś, nie wiem, jeszcze może więcej znaków drogowych, jakieś słupki, kuźwa, kilometrowe, nie wiem. No czegoś mi tu brakuje.
No kamienie mogą być, no. Jakieś wystające pale ewentualnie. Boże, leśnych pań brakuje. No ale jedzie, 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 no. Jedzie, jedzie. Cześć Kamil, witam, witam. Co się tak wleczesz? No zobacz, czemu się tak wlekę, bo to jest tylko krystal, panie. To żaden wyścig. Uwierz mi, ma co robić, on po takich jednym kursie do serwisu zjeżdża. Ale jednak 7,5 metra szerokości tych głównych ulic to był dobry pomysł. Teraz tak patrzę i myślę, że to był dobry pomysł. Na spokojnie można się mieścić ze stawami tutaj. Nie jest jednocześnie też za wąsko, nie jest jakoś mega za szeroko. Także jest luzik, jest spoko. Ta, płyn do prania. No w sumie to faktycznie to jest... robiąc tego krystala, kasztan tak naprawdę wziął tego tam Ursusa swojego wcześniejszego i w nim zmienił kilka rzeczy, nie? I wydał jako osobny ciągnik. Moim zdaniem to powinien być jeden ciągnik z konfiguracją na Ursusa albo na Zetora. Nie tylko WB się zgubi na tej mapie, ja sam się na niej będę gubił, kurde. Nie, ja do biogazowni jadę, nie miałem jechać na mleczarnię, kurde, powaliły mi się skupy. Na biogazownię chciałem wjechać. No o to chodzi te prawy właśnie, no. Widzę, że mikrofon kierownicy mi zbiera. Ustaw stereo, mówili. Lepiej będzie mówili. No dokładnie o to chodzi. Dwa razy hajs i tak dalej. To tylko przecież o to chodzi. Dobra, teraz może tak nie będzie zbierał, jak sobie przybliżę mikrofon do gęby. Filtraka nie zasłania, także jest spoko. Dobra, tędy na mleczarnię. Tak, tędy na mleczarnię. Moja ulubiona droga tutaj. O kurde, widzę, że ta polna droga wyszła dosyć szeroka. Dwupasmówka polna. No dobra, niech będzie. W sumie Zetor to jest mały ciągnik, więc... Rozwala mnie ta fizyka. Teraz nie trzymam w ogóle gazu, bo jest z górki. A on i tak jedzie 30 na godzinę max, nie? Siema Ursus, siema. Zaraz, tutaj gdzieś będzie skręt. Na mleczarnię, tak, tutaj jest taki ostry, duży skręt. Dobrze. Super. Po ETS i FS zauważyłem dwie grupy modmakerów. Ci, którzy robią z pasji, bo chcą coś fajnego, i ci, którzy robią na ilość pobrań mnóstwo modów na jednej bazie. A to już tam jest, wiesz. Zostawmy to ich sumieniu. Fajnie, ten też nie działa. Super, dobrze wiedzieć. Cześć Krzysiek Games. No to mleka sobie nie sprzedam na razie nigdzie, z tego co widzę.
Pewnie tutaj też wykorzystałem te. No ale ładna mleczarnia mi wyszła, ładna. Jakieś auta się gdzieś poparkuje, że niby pracownicy i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Tak, dokładnie. Zmieni się tam trochę ten położenie tych, no, triggerów i będzie spoko. Dobra. To w takim razie sprzedajemy. W sumie to, jeśli chodzi o skupy zbożowe, to już mi nic nie zostało do sprawdzania. Nie chcę. Już nie chcę żadnych modeli na ten moment, bo już i tak nic nie upcham nowego. Nie chcę już nawet upychać, teraz raczej chcę odchudzać. Ale dzięki, Jacek. Wysokie błądno. Cześć Oskar, witam. Spoko opcja. Dobrze, ten samopoczucie gitara. Te maszyny już znamy na wylot. Tak właściwie. Coś jeszcze z dużych. Spróbujemy tego starszego Xeriona z modów. Jakąś pracę polową może sobie wykonam. Kosynier, detailing, w dalszym ciągu detailing. O, na szerokich laciach. Kurde, normalnie jaki wybór kolorów, ale nie, kolory klasa, to mają być kolory klasa. Okej. Co tu jeszcze mamy? Silnik. 379 najwięcej, no dobra. Tak, znaczek na Europę. Bieremy. Z tym fajnym titałkiem. Nie mam go już. Legion, już go nie mam. Nie wiem, czy on ten może, wiesz co, może... Raczej nie będzie jej testował, sprawdzał, bo ona nie będzie na modhubie. On z tego co wiem tylko mapy z modhuba testuje. To znaczy, no, nagrywa ocenę, czy tam recenzję. Weźmiemy sobie jakąś talerzóweczkę. Moment, nie, ja mam ten siewnik chyba. Nie, jednak go nie mam, nie ściągałem go jeszcze. Titałko do budzenia widzów. No, było. Może coś głębszego? O! Dawać mi to. Z dodatku Kwernerlanda. I zaraz sobie ogarniemy jakieś pole do pracy. Na potrzeby testów. O, tak, cyk. Dobra. To jest całkiem fajne. To tutaj, nie? Chociaż tu jest naprawdę dużo fajnych pól. Coś z zagajnikiem, nie prostokątnego. Nie, no bez przesady. No to jest tak, oni może być ciężko. Bez przesady, no. To tutaj ostatnio testowaliśmy. Elegancki zjazd dla balotów prosto do magazynu. Jadą po mnie, znowu. Same przesuwają. Przesuwać mi się nie przesuwało, ale miałem czasami tak, że kupiłem obiekt, stawiałem, a on zaraz znikał. Także takie ja miałem, a to co piszesz, to nie, to tego jeszcze nie miałem. Może to lubiane przez wszystkich pole 97, co wy na to? Ono się tak wszystkim podoba, to pole.
O. Tamtą stronę ono będzie. Jest tutaj. O, blisko ze sklepu będzie. Dobra. Proszę bardzo. Pole 97. Słynne pole 97. O. Tutaj fajne motywy zrobiłem dekoracyjne. Spoko. Dobra, wjazd jest tędy. Jakby coś jest dużo miejsca na header przy tym polu. Panie, będzie pan zadowolony. Dobra. Wyłącz. Wyłącz. I heja do Xeriona. O, ale tu się nisko siedzi. Kierownica tak jakoś wysoko. Da się to jakoś obniżyć? Co to jest Ctrl Y? Aha, wszystkimi tymi. Lewy podnośnik, czyli piesek tak zwany. Dobra, wszystkimi kołami. Przednimi kołami, to wystarczy. Ctrl B jest kierunek jazdy. Na myszkę nic nie ma. Dobra, okej, dobrze będzie. Talerzowanie rzodkiem. Właściwie to wziąłem tego, chyba Grubera. Teraz. Jezu, jak on pięknie gra. Dźwięk tego silnika w tym Xerionie. Ładny zestawik, proszę państwa, ładny. Dobra. Cyk. Reset free tracka, elegancko. No to dobra, jedziemy na 97, tylko tak, na 97. A to dobra, to na miejscu sobie zrobimy rzodkiew. To na miejscu sobie to zrobimy, będzie szybciej niż teraz szukać. Dobra, wyjeżdżamy. W cholerę. Koguty sobie włączę, o właśnie. I potrącił kobitę. Nie, tam kolizji nie wywalałem, ale chyba te donice wywalę, bo w sumie one są tam kompletnie bez sensu. Te donice akurat. Oj. Kurde, jaki to ma promień skrętu na dwóch tych kołach. Chyba trzeba na sterowanie czterema kołami jednak ustawić. Z tego co widzę. Tak, wszystkimi kołami, bo ma taki promień skrętu normalnie jak... No, teraz już jest lepiej. Gitara. Żebym teraz zjazdu na to pole, tylko nie przydzbanił i nie minął. A nie, jeszcze kawałeczek. Dobra, tutaj. Tak, chyba są faktycznie niepotrzebne, też tak myślę, tylko po prostu mi się wydawało, że tam jest zbyt pusto w tym miejscu, w sklepie. No i chciałem tymi doniczkami trochę tej pustości odjąć jakby. Tej pustki. Dobra, jesteśmy na miejscu. Pole 97. Rzodkie foleista. Tak, pasty wyłączone. Dobra, jest. Fajna tekstura rzodkwi oleistej. Zarąbista. Znaczy, wiesz co, nie mam pojęcia, gdzie ewentualnie je przestawić.
No, także... No cóż. Dobra. No, to pole jest ciekawe, powiem wam. Rozłożymy sobie tego dziada. Wyłączymy sobie koguty. Iwonko, Kamil cię pozdrawia, korzekwa. Wzajemnie. Dobra. Odkąd by tu zacząć? Co można będzie zacząć odtąd? A w ogóle to moment, chwila. Właśnie, przecież ja je muszę kupić najpierw. Mam za mało pieniędzy. No co ty? Oj. Za mało pieniędzy? Jakie za mało pieniędzy? Już nie. Dobra, kupione. Dobra. I heja. Z tematem. O, kurde. No nie, nie umiem jeździć zewnętrznej kamery. Jest zdecydowanie, o, i tu jest zdecydowanie łatwiej, lepiej i przyjemniej. Kurde, mam poluzowany ten stojak kierownicy i lata mi to koło. No kurde, 18 hektarów tutaj jest do przegruberowania. No ciekawie, ciekawie. No fajne akcje będą na tym polu. Ja coś czuję, że ja sobie też to pole kupię na rozgrywkę. Coś tak mi się wydaje. Naprawdę ma zarąbisty kształt, kurde. Mogłem więcej takich zrobić. Co mówi spedytor do swojej ciężarnej żony? Zadzwoń, jak będziesz pusta. Boże. Chamskie trochę. Mam free tracka, dokładnie laser clip. Ma Baron, mnie mówisz, uprzedzi. No zobaczymy. Jak pokazywałem fotkę chłopakom tego pola, to Bartas już kwękał, że pracownik nie pojedzie, bo nie jest pod siatkę. Miętowa baza J4M. Która właśnie się skończyła. Ładny zestaw, ładnie wygląda. To jest ten na 400 koni kultywator. Z miasta. I proszę nie zaczynaj zdania od ej, czy pytania, jak pytasz. To jest bardzo niegrzeczne. Kulturka, kulturka przede wszystkim. Gruberować owiec, mówisz, uwielbiasz. Wiecie co? Teraz tak patrzę i ktoś zrobił ten teksturę tej rzodki oleistej. To jest przecież gorczyca chyba. Teraz tak pomyślałem.
Jako poplon, bo gorczyca też jako poplon się właśnie sieje, nie? Teraz tak patrzę, kurde, bo ta rzodkiew ma zupełnie inną normalnie teksturę chyba. I chyba w ogóle inaczej wygląda. Coś tak kojarzę, że właśnie takie żółte kwiateczki to ten. To ona jeszcze rośnie. No to może dlatego, bo jeszcze rośnie. Chociaż nie wiem, czy rzodkiew oleista ma stadium do zbioru. Raczej nie. Co? O, fajnie. Nie no, powiem wam naprawdę, jakby ktoś się zastanawiał w farmingu, czy fajnie się gra na kierownicy z free trackiem, to powiem wam, że nie ma nic lepszego, naprawdę. Klawiatura to jest kiepska rzecz, serio. To wyrzuć ją. Nie, do innych rzeczy jest potrzebna. Ale mówisz, że to kiepska rzecz, to wyrzuć ją. Ale do farminga akurat, to wyrzuć ją. Dostałem ją i mam ją wyrzucać. Ale pięknie mruczy ten klasior, kurde, super. Trzeba będzie się nad nim zastanowić. Ale na tym polu żniwa by kapitalnie wyglądały, co? Tak, Smetti umie w ciągniki. Oj, umie. K-pad? Mam K-pada, mam G13. Wiesz co, K-pad nie działa tak jak ja też myślałem, że działa. To znaczy K-pad nie dodaje dodatkowych klawiszy. Do K-pada na przykład możesz sobie przypisać skróty klawiszowe z normalnej klawiatury. Typu na przykład ja mam klawisz, powiedzmy, G18. Czyli zakończenie streama. I to jest po prostu jakby makro do skrótu klawiszowego Alt plus gwiazdka, załóżmy, nie? No, żeby nie robić Alt plus gwiazdka, to sobie do K-pada przypisałem. Ale generalnie jak podłączysz sobie takiego K-pada, no to jasne, że możesz zamiast panelu Saiteka go użyć, no. Tylko musisz ustawiać te klawisze w oprogramowaniu, w G13, w oprogramowaniu Logitech Gaming Software. Tak, trwa nadal. Testujemy pole 201. Sorry, jakie 201? 97. Kurde, rewelacyjne jest to pole. I zarąbisty, o kurde, zarąbisty omijaka zrobiłem, zarąbisty zestaw. W sumie tutaj sobie zrobiłem taki poprzecznik jakby. Koło grudnia? Nie, myślę, że wcześniej. Tu sobie zrobiłem taki poprzecznik, to teraz pojedziemy wzdłuż tutaj, wzdłuż tej drogi. O. Też będzie fajnie. Żaden widz nie uruchamia moderacji. Żaden widz nie ma przycisku uruchom moderatora. No i heja, i w dół. Jak to nie jak tak? Komenda uruchom moderatora. Moderator.run. Komornik na serii. Się kurde chłopu przypomniał komornik. Tak, będzie. Pod dwoma postaciami normalnie.
Jakie orze, panie, tu się gruberuje. Moderator Error Lua. No. No, na trzy kombajny, takie średnie, to tak w sam raz te 18 hektarów na tym polu. Moderator Exe przestał odpowiadać. Modrunner, dobre. To jest ten, launcher do moderatora, Modrunner. No, tutaj Xeriona ten. Trzasnęło porządnie. Wykrzyknik mody i wyświetla się lista moderatorów. Też można, czemu by nie? Oj, tutaj to tak, kurde, te 7 metrów, 7 metra, troszeczkę mało na to pole, tak teraz tak sobie patrzę, no ale w sumie z drugiej strony, na cały odcinek, nie? Mam G920 Bartek, nie G29. To jest praktycznie to samo, tylko że wiesz, pod konsolę to jest wersja do Xboxa, a tamto jest, bo AG29 jest pod kompa i pod playa, nie? Tam jakąś ładnie wioskę w tle widać. No. Tak, tak, będzie co robić. Będzie co robić na tej mapce. Zdecydowanie. Siemanko, Wolocyk, witam cię. No, fajnie, ta komenda byłaby spoko. Małpy zielone wyświetla ci się, ile jesteś subskrybentem. Ile godzin łącznie oglądałeś? Boże, ten z kabanami znowu wyjechał. Pastowanymi. Kiedy skończę mapę. W Nightbot, tak, da się, no w ogóle mam na Nightbota, ale chłop z jakiegoś powodu zrezygnował, no, a czy w sensie podejrzewam, że zostałem wylogowany tam i nie jest zalogowany teraz w tle Nightbot, dlatego go nie ma na czacie. Orwakos dobrze pisze, jak coś to oczywiście, że wadliwa i lepiej wziąć Trackmastera T300. Wadliwa, no Trackmaster też jest wadliwy. Możesz te same opinie dokładnie co na temat Logitecha poczytać na temat Trackmastera, także wiesz, puszki to są u Gitiego. Z mapą, gdzie była scena, jaka scena? Wiesz co, ogólnie jest ok, no ja teraz już nie narzekam z Logitech Gaming Software od jakiegoś czasu. Ja mam jakąś starszą wersję chyba po prostu.
czy najnowszą, kurde, nie pamiętam teraz. No, 902, dokładnie. Aha, są jakieś gwiazdy i śpiewają. Spoko. No, G-Hub to właśnie, no teraz to i tak wszędzie, wiesz, polecają G-Huba, no ale powiem, że, znaczy wszędzie, no gdzieś tam, w sensie Logitech poleca wszędzie, gdzie tylko może, swojego G-Huba, ale skoro mi LGS działa dobrze, na LGS-ie wszystko działa ok, zresztą na G-Hubie nie miałbym obsługi G13. G13 za starym kontrolerem i G-Hub go nie wspiera, więc ja chociażby dla G13 zostaję na LGS-ie. Znaczy, Orwakos to ten, to... nie Orwakos, przepraszam, Bartek, to sobie pobierzesz po prostu ze strony Logitecha to oprogramowanie, nie? Nie trzeba, wiesz, nie muszę ci wysyłać tego. Nie mam SnowRunnera, Paweł, nie mam. Nie posiadam. Ja w ogóle ten Epica odinstalowałem, w sensie ten launcher od Epica odinstalowałem. Oficjalnie może nie być LGS-a, no ale przecież się go da ściągnąć, pewnie nie, dalej. Jakoś w jakiś sposób. No, profiler to wiadomo, no. Driving Force Pro, no to jest jeszcze ten, jeszcze starszy model niż Driving Force GT. Driving Force Pro. On chyba dalej jakoś z pod 200 go, kurde, sprzedają na OLX-ie z tego co widziałem, ten model. Nightbot wróci. Nightbot może wrócić w każdej chwili. Ewentualnie można zrobić tak, że Nightbot nie będzie się wpierdzielał w banowanie, wyciszanie i tak dalej, ale będzie tylko obsługiwał komendy, które może kiedyś wprowadzę, wymyślę i tak dalej. Jak zrobiłem, że lusterka działają? Nijak, nie zrobiłem nic, no. Lusterka chyba w opcjach można włączyć albo wyłączyć. Zobacz, czy czasem nie masz wyłączonych. Skąd zamiłowanie do symulacji, zwłaszcza rolniczych? Ja ogólnie lubię gry, gdzie się można rozwijać, gdzie to trochę trwa, gdzie się ulepsza. Jeśli chodzi o symulacje, no to farmik to po prostu podobają mi się te maszyny i chociaż w taki sposób sobie mogę pojeździć. Ciężarówki to samo, nie będę nigdy kierowcą ciężarówki, to chociaż w ETS-ie sobie mogę pojeździć, bo mi się to podoba. To samo z autobusami, z autokarami itd., itd. Chociaż OMSI, właśnie się do tego OMSI zabieram już mniej więcej od maja, kwietnia, maja, kiedy tutaj prace były tak w pierwszej fazie nad papą. To jeszcze z Evolutionikiem gadałem właśnie na ten temat, że musi mnie tutaj ten wdrożyć w miarę bezboleśnie do OMSI. A moment, jak to z shaderami? Oj, z shaderami troszeczkę za czerwono. I OMSI też bym sobie postreamował, też bym sobie pojeździł na live'ach, kurde, tylko... Odstrasza mnie trochę technikalia tej gry mnie odstraszają, ale też lubię na przykład symulację autobusów, autokarów. Jedynie nie lubię samolotów. A tak poza tym, no to... To po polsku. Do osób obserwowanych. Dobra, nie będziemy tutaj tego teraz gruberować całego. Najważniejsze są krańce, że nigdzie nie wyskoczył komunikat, że ten teren nie należy do ciebie. Czyli tutaj to pole generalnie działa. Można się częstować, zapraszam.
Trustmaster T150 jest troszeczkę gorszą kierownicą niż G29. Jest bardzo głośny. Generalnie w tym wypadku Logitech jest na prowadzeniu. Ale T300 jak najbardziej polecam. Boisz się latać? Nie, po prostu mnie nie jarają samoloty kompletnie. Mam w dupie te samoloty. Nie interesuje mnie ten temat. W żadnym wypadku nie wydaje mi się zachęcający ani interesujący. No. Jakaś traska w ATS-ie mówisz. Widzę, że tutaj Grammar Nazi się zebrało. Spoko, spoko. Dobra. Potestowane. Mogę schować kierownicę. Okej, ludziska, kończymy te streamy na dzisiaj, bo mi zaraz piekarnie i cukiernie zamkną. Trzeba się zwijać powoli. Dzięki wszystkim za obecność. Ja sobie będę teraz później jeszcze ewentualnie nad detalami siedział. Nie wiem kiedy kolejny live. Słuchajcie, od jutra zaczynam popołudniowe zmiany, także może być różnie z czasem. Jutro raczej streama się nie spodziewajcie, ani rano, ani tym bardziej późnym wieczorem, bo poniedziałki przynajmniej w mojej firmie są przerąbane popołudniówki, także raczej będę zmęczony mocniej. Dzięki wam wielkie za maraton live'ów w tym tygodniu. Myślę, że widzimy się, jak już powiem tak, mam nadzieję, że widzimy się następnym razem, kiedy już nie będę musiał odpalać na live'ie takiego widoku, jaki teraz widzicie, ale raczej taki, jaki był wcześniej, z tym, że z całym etapem ukończonym, czyli być może na premierze mapy, być może jeszcze na jakichś testach przedpremierowych. Zobaczymy, jak to będzie. Dzięki wam wielkie za wsparcie, ludziska, za słowa otuchy, za fajne pomysły, za to, że generalnie jest wesoło, śmiesznie. I atmosfera oczywiście jak najbardziej sprzyja. Także dzięki wam wielkie. Miłego tygodnia życzę, miłego poniedziałku, spokojnego poniedziałku. Może się będziemy widzieć w środę, w 11. Zobaczymy, jak to będzie, czas pokaże. M jak Mateusz, Disraeli, J4M, Deprawy, Wolocyk, Wojciech Kopyto, Mirosław Baka, Pablo, Jacek Jakś, Kamil Korzekwa, Kacper i Tomek. Dzięki wielkie i cała reszta oczywiście, którzy gdzieś tam w czatach się zagubili wyżej, Lizkoe właśnie też na przykład. Dzięki wam wielkie, do zobaczyska, trzymajcie się, na razicho i do usłyszonka, cześć.